Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim spotkaniu z cyklu Czytanie Fenomenologia Feministyczna. Wydaje się, że zrobiliśmy pewne koło, bo powraca Simone de Beauvoir i pojawiają się takie mocne tezy pod adresem filozofii, ale też konstruktywne tezy dotyczące samej fenomenologii feministycznej. Wydaje mi się, że, znaczy ja przynajmniej z wielkim zainteresowaniem przeczytałem te teksty i naprawdę mogę powiedzieć, że jeden z nich mi się w ogóle bardzo podobał. Chociaż ten drugi też był całkiem niezły. Tak czy owak, Marzenko, czytając to, myślałem sobie, naprawdę świetnie dobrane teksty, że jakby mam takie poczucie, że stworzyła się jakaś opowieść podczas naszego spotkania i no nie wiem jak pozostali uczestnicy, ale ja już teraz mogę powiedzieć, że czuję się w pełni usatysfakcjonowany. Ale też tych dobrych, ciepłych słów. Tymczasem, cóż, oddaję Ci, Marzenko, głos. Jak mówię, przywitałem już wszystkich. Tak, chyba na początku to zrobiłem. A więc Marzenko, żebym tutaj się jeszcze bardziej nie pogubił, niż jestem pogubiony. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, Daniel, za te wszystkie słowa. No i przyznam szczerze, że jakby to, że zatoczyliśmy koło, to był taki efekt też trochę zamierzony przeze mnie. Chciałam też dać ten tekst, te teksty Boniman na sam koniec. Właśnie dlatego, że one są takie, no właśnie bardziej pokazują jakby jaka może być wizja takiej praktyki feministycznej fenomenologii. Też ona odnosi się w tym swoim tekście do tych głosów, które wcześniej omawialiśmy, na przykład Heinamy czy Oksali, no i oczywiście de Beauvoir. I mimo, że te tezy, tak jak powiedziałeś, tutaj się wydają mocne, to też mam takie wrażenie, że one są bardzo potrzebne dla takiej refleksji, jakby takiego zrobienia jeszcze bardziej kroków wstecz wobec tego w ogóle takich pytań, w jaki sposób uprawiamy filozofię, jakby czym ma być dla nas dzisiaj filozofia, co to znaczy uprawiać filozofię, w tym fenomenologię, czy to się nie tylko sprowadza właśnie, tak jak tutaj pokazuje Boniman, do takich kwestii stricte, nie wiem, metodologicznych, jakie omawialiśmy do tej pory, ale też do takich kwestii właśnie, nie wiem, etycznych, społecznych, związanych właśnie z jakimiś fenomenami intersubiektywnymi, społecznymi. Więc ja się bardzo cieszę też z tej okazji, że możemy te teksty omówić. Uważam, że Boniman jest takim trochę moim osobistym odkryciem, jeśli chodzi o polski rynek filozofii feministycznej. I też właśnie bardzo chciałam ją tłumaczyć, i Boni była tutaj dwukrotnie w Polsce. Też, Daniel, zresztą ją poznałeś na konferencji właśnie w 2017 roku. Tak, tak, tylko właśnie chciałem wtrącić tobie, że właśnie z tych tekstów ktoś, kto tej pani poznał, może mieć wyobrażenie, że to jest strasznie oschła, surowa, krytycznie nastawiona i nigdy nie uśmiechająca się osoba, tymczasem jest to pełna takiej serdeczności, radości, ciepła osoba. Tak, tak właśnie jest dokładnie. Ja też przez to być może, że ją znam, to w ogóle nie mam takiego wrażenia, czytając te teksty, żeby była właśnie tak, jak opisałeś. Jest to z pewnością osoba bardzo zaangażowana w uprawianie filozofii, tak też afektywnie, o czym ona zresztą tutaj pisze, tak? O tej właśnie takiej afektywnej stronie uprawiania filozofii, że ona jest właściwie nieodłączna od samego podejmowania się jakby filozofowania. Myślę, że chciałabym zacząć od tego tekstu o wstydzie, tego, który został przetłumaczony na język polski, dlatego że on tutaj jakiś jest dla mnie po prostu kluczowy w kontekście tego dopełnienia właśnie tej zastanawiania się nad tym, czym może być feministyczna fenomenologia. Oczywiście ten drugi tekst też mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby go omówić. On jest jakimś takim dla mnie trochę jakby takim suplementem do tego tekstu, przez to, że tutaj Boni wspomina też o tym fenomenie zdziwienia, czy o pojęciu zdziwienia, jak on jest jakby w filozofii traktowany, i tamten tekst po prostu rozwija, zresztą jest jakby też późniejszy w czasie, więc myślę, że zaczniemy od tego tekstu Specyfika feministycznej fenomenologii, przypadek wstydu.
Tak jak zazwyczaj może po prostu zacznę tak wprowadzać w to, co się na początku w tym tekście dzieje i oczywiście zapraszam do przerywania mi, do zadawania pytań, wygłaszania komentarzy czy kierowania na jakieś inne miejsce w tekście. Przede wszystkim Bonnie Mann zaczyna od tego, że zaczyna od takiego pytania, czy fenomenologia feministyczna ma być po prostu badaniem fenomenu kobiety. No i jest to takie pytanie z tezą oczywiście, ponieważ od razu już wiadomo, że nie, że w taki sposób ona by nie chciała widzieć jakby celu czy zadania feministycznej fenomenologii. Też o tym pisała Oksala, tak, że jakby feministyczna fenomenologia to nie ma być tylko jakby takie uzupełnienie braków w dotychczasowej tradycji fenomenologicznej, ponieważ jakby fenomenologia, jakby feminizm wnosi fenomenologię właśnie taką perspektywę krytyczną, która sięga nie tylko jakby tego, że jakichś tam ewidentnych braków wynikających z różnych przyczyn w tematach, które nie były podejmowane w dotychczasowej fenomenologii, ale też sięga jakby krytycznie samych właśnie aspektów jakichś metodologicznych, znaczy samej struktury tego, czym jest fenomenologia, ale również jakby takiej stawia pytania o jakby jakieś główne motywacje, można powiedzieć, fenomenologii czy nurtu fenomenologicznego. Jak pisze Mann, ja tutaj będę często ją cytować, ponieważ ten tekst jest, wydaje mi się też warto docenić jego taką literackość i jakby wagę niektórych sformułowań, które też to, w jaki sposób są sformułowane, jakby nadają mocy też temu przekazowi. Więc zastanawia się Bonnie Mann nad tym, że oczywiście można w ten sposób też uprawiać feministyczną fenomenologię, żeby ją po prostu uzupełniać czy dookreślać tą perspektywą feministyczną i że fenomenolożki, które będą chciały w ten sposób to robić, to znajdą wszystkie niezbędne dla uprawiania feministycznej fenomenologii zasoby, czy to u Husserla, Levinasa czy Merleau-Ponty'ego, ale zadaję pytanie, czy jednak w tym procesie ów fenomen, czyli fenomen kobiety, nie ucierpi? Przepraszam. Zaznacza też od razu, że ta potrzeba jakby przekształcania fenomenologii, o której też pisze Oksala, i którą Mann podziela, że właśnie jakby fenomenologia nie pozostaje obojętna jakby po kontakcie, po spotkaniu z feminizmem, że trzeba zaakceptować w pewnym sensie to, że jest to z jednej strony jakby proces transformujący, ale z drugiej strony być może też niszczący, tak? Czyli że jest tu, być może jest jakiś proces destrukcji fenomenologii poprzez feminizm, ma miejsce. I pisze Boni, że to, co wyłania się z popiołów jako praktyka feministycznej fenomenologii, czym to właśnie miałoby być? Ta specyfika jakby feministycznej fenomenologii, która jednocześnie transformuje i niszczy dotychczasową tradycję fenomenologiczną. Też zapowiada od razu to, że w swoim tekście oddziela to jakby mówienie o fenomenologii, czyli jakby opisywanie tradycji fenomenologicznej, tak? Czy jakby to, co się tam dzieje, jakie się pojawiają koncepcje i w tej części jakby swojego tekstu, którym pisze o fenomenologii, omawia podejścia Heinamy, Oksali i de Beauvoir od uprawiania feministycznej fenomenologii, ponieważ jej zdaniem już taką jedną z cech właśnie tej feministycznej fenomenologii nadrzędną, którą identyfikuje, jest jej praktykowanie, tak? Czyli właśnie nie traktuje jako feministycznej fenomenologii tego właśnie opisywania, to jest oczywiście jakaś potrzebna też praca historyczna, koncepcyjna i tak dalej, ale właśnie sercem feministycznej fenomenologii według Mann jest jej praktykowanie. I jak ona rozumie to praktykowanie? No to widać jakby w tym tekście, że po prostu porusza się od ogólności, do szczegółu, tak? Czyli bierze konkretny przypadek, konkretnego przeżycia, konkretnego opisu doświadczenia i umiejscawia go w różnego rodzaju uwarunkowaniach, koncepcjach i ideach, tak? Czyli jakby no na różne sposoby też jakby można opisać to, co ona robi w tej drugiej części. To myślę, że jeszcze na pewno będzie to w dyskusji, ten wątek się pojawiał. Bo też bym chciała, żebyśmy, ponieważ dzisiaj mamy ostatnie spotkanie i ja już tak czuję trochę na plecach oddech Ingardena, który tutaj już został zapowiedziany też w lutym, że się pojawi już nowy cykl seminariów o Ingardenie. Więc ja bym też chciała
żebyśmy dzisiaj tak ogólnie w kontekście wszystkich tych spotkań podyskutowali trochę właśnie o tym, okej, jeśli praktyka fenomenologii, to jak sobie wyobrażamy, co jest właśnie praktyką fenomenologiczną, tak? Tutaj Mann daje pewne takie tropy, jak ona to rozumie, ale oczywiście nie musimy się z nią zgadzać, albo możemy mieć jeszcze jakieś inne wizje tego, na czym mogłaby polegać taka praktyka fenomenologii, czy taka właśnie aplikacja idei fenomenologicznych, nie wiem, w działanie, tak? Jakieś filozoficzne. Ale właśnie, zanim Boni przechodzi do tych kwestii takich jakby merytorycznych, związanych z dotychczasowymi koncepcjami feministycznej fenomenologii, identyfikuje pewien taki fenomen, który według niej charakteryzuje po prostu uprawianie zachodniej filozofii, który nazywa czcią, tak? Reverence. Mi się wydaje, że to jest bardzo też jakby ciekawy tutaj wątek, chociaż ona oczywiście też, jak sama pisze, ona robi też to, o czym pisze, tak? Czyli używa pewnej jakby takiej narracji, która zawiera ten cały afektywny ładunek, czyli jest niewątpliwie złośliwa tutaj bardzo w niektórych sformułowaniach. Ale właśnie wydaje mi się, że to bardzo ciekawe, że ona jakby pyta o to afektywne pole, w którym dokonuje się jakby myśl filozoficzna, z czego ona się wyłania. Właśnie nie w takim kontekście ideowym, jak budujemy historię filozofii tam od koncepcji do koncepcji, tylko właśnie jaka atmosfera afektywna towarzyszy uprawianiu filozofii i na ile ona jest konstytutywna, tak, dla formułowania się idei i dlatego w jaki sposób jakby postrzegamy i chcemy postrzegać, czym ma być uprawianie filozofii. Ja się też z tym ostatnio spotkałam, dostałam taki tekst do recenzji, w którym właśnie, nie wiem jeszcze autor czy autorka, zastanawia się, co powoduje, że identyfikujemy dany tekst jako filozoficzny, tak? Możemy też jakby postawić to pytanie w kontekście fenomenologii. Co powoduje, że traktujemy dany tekst jako tekst fenomenologiczny, że zaliczamy coś do danego nurtu, no ale ogólnie i szerzej, co powoduje, że mówimy, to jest właśnie filozofia, tak? To jest namysł filozoficzny o charakterze filozoficznym, czyli jakby oczywiste jest to, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy jakiś szereg norm wytycznych, które powodują, że przypisujemy czemuś jakąś filozoficzność. W kolejnym tekście, o którym też dzisiaj będziemy mówić, to właśnie na przykład zdziwienie, tak? Czy możemy traktować jako taki źródłowy fenomen, który jakby gwarantuje, tak, tą filozoficzność. Tutaj Daniel często na przykład zastanawia się nad pytajnością, tak? Co oczywiście też wiąże się ze zdziwieniem, jako takim źródłowym właśnie fenomenie, który decyduje o filozoficzności, czy jakimś takim filozoficznym kontakcie z byciem, ze światem i z innymi. No ale właśnie Boni Mann tutaj wskazuje na to, że ta cześć, czyli sposób, w jaki odnosimy się do filozofii w takim jakby wymiarze nie tylko ideowym, ale również do postaci, jakby, które kultywujemy jako takie postaci kanoniczne, do których się odwołujemy i które jakby tworzą nam to jakby, no nie wiem, tak mi przyszło do głowy, takie państwo filozofii, tak, że mamy jakby tych bohaterów filozoficznych, którzy stanowią ten kanon. No i oczywiście też tutaj jest bardzo silny ten wątek feministyczny, że wśród tego kanonu niewiele jest postaci kobiecych, a te, które są, no to też w specyficzny sposób jakby są w tym kanonie umiejscowione, tak. To są często postaci, które albo na przykład musiały w pewnym sensie jakby dostosować się do tych jakby patriarchalnych wymogów uprawiania filozofii, albo jakby no w wyniku ostatnich jakby przekształceń też humanistyki i jakby wejścia jednak krytyki feministycznej w obręb również historii filozofii zostały w pewnym sensie jakoś wydobyte, tak, jakby nagłośnione czy pokazane, że są też takie myślicielki, były też takie myślicielki, więc tu jakby to jest cały też jakby proces, praca jakby krytyczna feminizmu. Bardzo wydaje mi się jakby tutaj też takie interesujące w jakiś sposób Mann opisuje cześć jako pewien rodzaj fenomenu. Ona tutaj go na różne sposoby definiuje, jakby właśnie dookreśla poprzez różnego rodzaju metafory. Na przykład pisze, że
Cześć to instynktowne, intensywne i afektywne przywiązanie, sprawiające, że w sytuacji, w której afektywna modalność doznaje uszczerbku, dana osoba czuje, że ważą się losy jej sposobu życia, systemu wartości i dobrobytu. Tak? Czyli przez to, że ta cześć, czyli to właśnie jako takie instynktowne, na takim poziomie wręcz już jakby niesproblematyzowanym, czy nawet nieuświadomionym wobec tego kanonu filozoficznego, powoduje, że na różnych poziomach jakby podmiot, który identyfikuje się jakby z tym polem afektywnym, odbiera atak na te postaci jako właśnie atak na również na w innych wymiarach swojej egzystencji, tak? I w ten sposób jakby Mann tutaj tłumaczy to, dlaczego takie są silne reakcje na tą krytykę feministyczną w obrębie właśnie tradycji filozoficznej. Te wszystkie właśnie akty oburzenia, które często nie przybierają charakteru jakiegoś merytorycznego, nie odnoszą się do konkretnych tez, konkretnych feministek, do jakichś konkretnych ich propozycji, tylko na przykład uogólnionej jakiejś takiej wizji feminizmu, który oto tutaj nagle jest czymś nienaukowym, że właśnie feminizm jest czymś afektywnym, takim wyrazem z jakiejś emocjonalności i w ten sposób jest deprecjonowany często. O tym też pisał, jak pamiętamy, de Beauvoir właśnie w tym swoim wstępie. I tutaj właśnie o tym pisze Mann w tym swoim paragrafie Kobiety i kanonady. Tutaj też ukłon w stronę tłumaczki, która naprawdę bardzo zgrabnie przetłumaczyła angielskie słowo canons. Tutaj u Mann jest podwójne N w nawiasie, czyli jednocześnie właśnie kanon i jakby kanon, czyli działo. Czyli jakby takie wysadzanie właśnie tych kanonów, tutaj właśnie o tym pisze Mann w tym paragrafie, w kontekście tej problematyki czci. I pisze Mann, nie chcę przez to powiedzieć, że cała filozofia jest zawsze wypełniona nabożną czcią lub że kultywuje cześć we wszystkich swoich relacjach. Wprost przeciwnie, można wymienić wiele różnych afektywnych nastrojów lub stanów pielęgnowanych w kulturze filozoficznej. Na przykład defensywność, narcystyczne poczucie uprawnienia, triumfalizm, Schadenfreude. To jest takie, sprawdzałam, nie wiedziałam, co to jest takie niemieckie, tak, pojęcie, które oznacza zjawisko jakby przyjemności czerpanej z kłopotów innych, tak? Znalazłam taką definicję. Czy niepotrzebna złośliwość? Oczywiście pisząc to, sama wcielam w życie niektóre z nich, pisze Mann. Historie, które są jakby opisywane w filozofii, koncentrują się na ważnych postaciach filozoficznych, jak na przykład Sokrates, Platon, Kartezjusz, Kant, Hegel, Husserl lub Heidegger. I w moim filozoficznym świecie, pisze Mann, to jest de Beauvoir. Chociaż wydaje mi się, że tutaj jakby no, ważne jest to, że jest to taki zabieg świadomy, tak? Ona wie o tym, że traktuje Mann w dużej mierze jako właśnie taką postać dla siebie kanoniczną. Więc być może to właśnie nie musi być kwestia jakby porzucania tych wszystkich postaci w uprawianiu jakby swojej myśli, ale właśnie w takiej świadomości, na ile jest to dla mnie postać kanoniczna i z jaką afektywnością, jakby jakie emocje wzbudza we mnie jakby przebywanie jakby w tym polu afektywnym związanym właśnie z tą postacią, tak? Pisze Mann, że jest to jakiś rodzaj fetyszyzacji, która ma miejsce właśnie w historii filozofii. Nazywa to też pewną erotyczną religijnością, jakby ten rodzaj przywiązania do konkretnych wielbionych tekstów, rodzaj nabożnej czci dla konkretnych myślicieli, uznawanych za wzniosłych prekursorów. Pisze, że te relacje odtwarzają się też w rzeczywistych kontaktach między naukowcami a ich nauczycielami, których podziwiają. I tutaj taki właśnie cytat. Konferencjom, sympozjom lub wykładom plenarnym, na których pojawiają się wzbudzający zachwyt filozofowie, towarzyszy delikatny odgłos klękania, lekki trzask kolan, nawykłych do zbyt długiego siedzenia. I pisze Mann, że cześć, że możemy mieć bardzo właśnie różne uczucia, bo historia filozofii jakby obfituje właśnie w różnego rodzaju te afektywności. Czasem to może być cześć, a czasem właśnie jakieś upodobanie właśnie do destrukcji czy do
czy do właśnie do jakiegoś takiego złośliwego krytykowania wszystkiego i przewracania do góry nogami. Niemniej, jak pisze, uważa, że to, że jakby cześć jest istotą naszego filozoficznego życia, jest na tyle jakby konstytutywną cechą filozofii jako takiej, że machnięcie ręką na cześć oznaczałoby machnięcie ręką na filozofię, tak? Więc to jest taka mocna teza. I to jest na przykład taka rzecz, którą bym też chciała tutaj jakby poddać dyskusji, co Państwo o tym myślą, że cześć jest na tyle właśnie konstytutywną cześć, czy może rozwijając to właśnie w taki sposób szerszy, że po prostu silna afektywność jest na tyle związana, takie właśnie przywiązanie afektywne do tych postaci historycznych filozofii kanonicznych jest na tyle konstytutywne, że bez tego jakby nie byłoby takiej filozofii, jaką znamy, tak? I jakby co w związku z tym? Maszenko, czy tutaj byśmy nie postawili trzech kropek właśnie i zajęli się tym? Jeszcze masz jedną myśl, tak? Nie, tak, że tak, że zgadzam. Aha, okej. No to właśnie, bo może tutaj rzeczywiście to bardzo ważne, myślę, dla nas wszystkich zajmujących się filozofią temat, taki właśnie próba podejścia do niej od strony właśnie pewnej psychologii, tak mówiąc ogólnie, ale czy nie, powiedzmy, nie definiując tego jakoś jednoznacznie, ale od strony no właśnie nie jakby tutaj istoty filozofii rozpatrywanej od strony idei na przykład, albo jej historii jakichś stanowisk filozoficznych, ale od strony właśnie tego, kto filozofuje i tego ewentualnie, kto jest adeptem sztuki filozoficznej. Bardzo proszę zabierajcie głosy tak jak leci, kto pierwszy, ten lepszy. Może mógłbym coś powiedzieć? Janku, bardzo wiem, proszę. Znaczy, wydaje mi się to, o czym tutaj mówi autorka, tak? Boniman, tak się nazywa? No tak. To jest jakoś zrozumiałe i powiedzmy, no niewątpliwie istnieje takie zjawisko, jak pewien rodzaj takiej, bym powiedział, nadętej formy, która przybiera taką powiedzmy postać zinstytucjonalizowaną. Właśnie ta złośliwość jej, no to widać, jest skierowana przeciwko tej sztampie, tak? Takiej sztampie jakiejś, temu, że właśnie są jakieś takie rytuały i coś takiego, co ma jakiś taki wydźwięk groteskowy. Ale no z drugiej strony wydaje mi się, że skoro ona podnosi tą kwestię czci, też się zastanawiam, gdyby to tłumaczyć, to słowo jako szacunek, to już by troszkę inny wydźwięk miało, bo cześć to od razu no taki ma, pewnie taki jest kontekst tutaj, jak rozumiem tego tekstu, jak cześć to od razu coś takiego quasi-religijnego i tak dalej, ale powiedzmy, jeżeli by tak jakoś krytycznie podjąć tę kwestię, to mi się wydaje, że ona jednak trochę szkoda, że się nie zastanowiła, czy przynajmniej nie próbowała powiedzieć, na czym polega właściwie pewne prawo albo pewna racja dla podziwu jakichś autorów. No bo rozumiemy, jest oczywiste, iż kiedy już właśnie mamy do czynienia z taką groteskową, powiedzmy, czcią trochę, która gdzieś tam jest kultywowana w uniwersytetach, to jest takie no, jakieś niezdrowe, przygnębiające w gruncie rzeczy. No ale z drugiej strony, kiedy zajmujemy się filozofią, to jest takie doświadczenie jednak pewnego podziwu dla pewnej głębi myśli zawartej u poszczególnych autorów. Pamiętam, że kiedyś Gabriel Marcel pisał, że jeżeli ktoś odmawia podziwu, taka kategoria, ale podziwu takiego autentycznego, styka się z czymś wybitnym, a odmawia podziwu, chociaż to zauważył, że to jest wybitne, ale nie manifestuje tego, to właśnie jest dowód pewnej takiej małoduszności, małostkowości, zamknięcia się, tak jakby nie wytrzymywał konfrontacji z czymś wybitnym. I tutaj no, ja bym był bardziej usatysfakcjonowany, gdyby ona faktycznie tak jakby zdała sprawę z tego, na ile jakby z pewnej zasady dotyczącej
no, doświadczenia podziwu, prawda? Bo jest coś takiego, doświadczenie podziwu, ale takie ugruntowane i wtedy, i żeby temu stawić czoła, bo właściwie problem polega na tym, no, jaka jest właściwie miara tego, że oceniamy pewnego autora tak czy inaczej. I ona to trochę tutaj właśnie poszła w stronę taką no jakby psychologiczną, prawda? Że kogoś czcimy, ktoś tam się czuje urażony, ale to chyba jest za mało. Mi się wydaje, że trochę jakby głębszy rodzaj krytyki byłby taki, gdyby się zastanowić właściwie, z jakich powodów ewentualnie ktoś nie akceptuje pewnej krytyki. I mi się wydaje, że to jest taki problem, że nawet jakby gorzej odbieramy, jeżeli powiedzmy pewien nurt filozoficzny, czy pewna szkoła, czy pewnego rodzaju hierarchia, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale niekoniecznie właśnie w takim sensie czegoś nadętego, że to jest jakby podważone. Powiedzmy, ktoś reprezentuje pewien nurt i nagle się pokazuje, że to jest za mało. A wtedy, jeżeli by to przyjął, to by właściwie no, musiał sam określić siebie inaczej. I to wydaje mi się jest sednem, że określić siebie jakby siebie inaczej zmusiłoby go do pewnego wysiłku. To oczywiście, co mówię, nie jest sprzeczne jakby z tym jej wywodem, ale tak jakby troszkę, może trochę za bardzo, mimo wszystko za bardzo psychologicznie i nie ma pytania właściwie, czy jest coś takiego jak podziw uzasadniony. Wydaje mi się, że jest. To tyle. Dziękuję. Dziękuję, Jarku. To Aniu, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam z tym, co mówił Jarek przed chwilą, ale chciałabym jeszcze taką małą uwagę dorzucić. To znaczy dla mnie to słowo cześć, ono też nie jest do końca adekwatne. Ja bym tutaj raczej powiedziała czołobitność. Bo rzeczywiście cześć to tak mocno konotuje, tak jak to, prawda, przed chwilą, na co wskazywał przed chwileczką Jarek. Natomiast dla mnie to jest bardziej, przynajmniej tak kontekstualnie rozumiem, to w jaki sposób Boniman o tym mówi, to dla mnie jest to raczej czołobitność i zarazem namaszczenie. Czyli takie podchodzenie z namaszczeniem. I tutaj ja oczywiście się całkowicie zgadzam z tym, że jeżeli się stykamy z czymś wybitnym, czy to jest tekst filozoficzny, czy literacki, czy obraz, czy dzieło muzyczne, to oczywiście podziw jest jak najbardziej uzasadniony, prawda? I jego brak no, świadczyłby o złej woli, małoduszności, małostkowości, jakimś resentymencie, prawda, małego wobec dużego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj to właśnie, o czym Boniman mówi, rzeczywiście może tutaj ona troszeczkę za bardzo to tak psychologizuje, ale jej chyba chodzi o to, żeby odróżnić no, bycie zwolennikiem na przykład jakiejś koncepcji filozoficznej i tym samym no, akceptowanie, czy nawet w pewnych przypadkach podziwianie tego dorobku, a bycie takim bezkrytycznym zwolennikiem. Czyli kimś, kto już po prostu staje się wyznawcą, prawda? Zwolennik, a zwolennik bezkrytyczny, czołobitny, namaszczony, podchodzący z namaszczeniem do tego dzieła. Wydaje mi się, że to wtedy przekracza granicę taką dzielącą zwolennika od właśnie takiego czołobitnego wyznawcy. No, tak mnie się wydaje. Przepraszam za te dźwięki, ale to mój pies chrapie i tam wydaje różne dźwięki, więc dlatego wyciszyłam się na chwilę też. Nie mogę znaleźć łapki, więc się zgłaszam ustnie. Bardzo, bardzo proszę, bardzo proszę. Marzena, zapytałaś o tę cześć. No to... I zaczęliście oczywiście od analizy, o co chodzi, czy chodzi o szacunek, podziw, czy o kult. Wydaje mi się, że Boniman ma na myśli to bezkrytyczne uwielbienie i kult, połączone oczywiście z uwielbieniem samej hierarchii, uwielbienie w stronę nauczyciela, czy też mistrza, mistrzyni, który jest zarazem może być oddaniem jej szacunku, ale jak i zabieganiem o swoją pozycję poprzez to, tak? To też znamy.
z różnych hierarchii. Nie chodzi tylko o te różne instytucjonalne czy uniwersyteckie. Wydaje mi się, że oczywiście coś takiego jak nieco staroświeckie może określenie, prawda, oddawanie komuś czci z mocnym takim stwierdzeniem i nieco nie, i tak trochę niezbyt dobrze brzmi w naszych uszach, ale jak sądzę specjalnie o to chodziło Bonnie de Man, żeby właśnie tego, a nie innego słowa użyć, żeby wskazać na to skostnienie, na to samouwielbienie albo uwielbienie i tak dalej. Może nie będę tego rozwijać, bo to jest przecież dla nas wszystko jasne. Następnym etapem przecież, takim naturalnym po tym, że komuś oddaje się cześć, szacunek lub podziwia się jego pisma, jest to, że ustawia się wobec niego, znaczy przynajmniej niektórzy tak robią, ustawianie się w kontrze do mentora albo mentorki, co z kolei, jak sądzę, powinno budzić cześć, podziw i szacunek w tym starszym mentorze lub mentorce. Tak sobie wyobrażam w ogóle ideę uniwersytetu jako otwartej rozmowy, która przebiega i w kontrze, w jakiejś zmianie. Inaczej w ogóle przecież nie wyszlibyśmy poza rozważania czy na temat filozofii, czy języka, jeżeli nie następowałaby taka zmiana, jeżeli nie następowałby sprzeciw, który z kolei powinien być z czcią przyjęty przez mentora. Więc w zasadzie on napisze o rzeczach, o których wiemy, znamy. To wszystko oczywiście powinno być w formie no, eleganckiej, ponieważ są czy przemyślanej, merytorycznej. Nie chodzi o jakieś ataki, które mają na celu wypromowanie swojego myślenia albo zwrócenie uwagi na siebie, co często się też zdarza, że zamiast czci jest czy podziwu, odejścia, skonfrontowania się z czymś myśleniem, przedstawienia swoich propozycji. Nawet jeżeli to są jakieś wystrzały armatnie, to nic to nie ujmuje mentorce lub mentorowi, a wprost przeciwnie, świadczy o tym, że poprzez odnawianie tych znaczeń i zmienianie ich, częściowo to dzieło poprzednika czy poprzedniczki jest kontynuowane, ale jest zmieniane, czyli żyje, jest żywe, zostaje, oczywiście się transformuje. Ja ciągle zastanawiam się nad taką jedną frazą z wiersza Odena, że czas czci język i do tej pory nie wiem, co to oznacza. To może... Dziękuję. Dziękuję. Ja też miałbym parę uwag do tej pierwszej części, ale jeszcze prosiłbym, może ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Ja, to jak wspomniałem, mam kilka uwag, bo tutaj rzeczywiście Marzynko tam wspomniałaś i o tych praktykach filozofii i o innych rzeczach, ale rzeczywiście teraz dyskusja bardziej dotyczy tej czci. Ja tutaj się zgodziłbym z Jarkiem, że w istocie trzeba by to odróżnić jednak od zdrowych form podziwu, szacunku, pewnego poczucia, że ktoś, kto filozofuje, dajmy na to, robi to z taką finezją, błyskotliwością, głębią i tak dalej, do której mnie na przykład nie stać. Rozumiem, że ona trochę prowokacyjnie, mam takie poczucie, że ona to wszystko, mimo że to jest trochę prowokacyjne i dobrze. Oczywiście ten styl filozofowania nawet mi się podoba. Natomiast to, co wydaje mi się, że tutaj jest istotne, że ona pisze tak, mówię prowokacyjnie, bo ona mówi, wszyscy się zgodzimy z tym, to zdanie mniej więcej tak płynie. Wydaje się, że panuje powszechna zgoda, iż
życie filozoficzne jest właśnie ufundowane na czci. Gdy tymczasem, jak się spojrzy na historię filozofii, jak wyglądają relacje pomiędzy tymi, powiedzmy, największymi, oczywiście tutaj takie hierarchizowanie może nie jest najlepsze, ale mimo wszystko, no właśnie są pewne postacie, pewne figury, które wyznaczają jakby tropy, kierunki, mówiąc językiem XIX wieku, po prostu genialne postacie myślenia filozoficznego, które wobec siebie nawzajem nie odnoszą się wcale z czcią, to znaczy odnoszą się właśnie ze zdrowym podziwem i zdrowym szacunkiem, ale to, co jest fundamentalne pomiędzy myślicielami, to właśnie krytycyzm. To znaczy to, czego tutaj jakby w ogóle mi zabrakło w tej pierwszej części, że wydaje mi się, że bardziej istotę wzajemnych stosunków pomiędzy filozofami tworzy krytycyzm. Ty, Marzenko, wspominałaś o tej pytajności, nie chcę być tutaj jak stara płyta i powtarzać w kółko tego samego, niemniej po prostu tego słowa mi zabrakło, krytycyzm. I wówczas ci filozofowie krytykują siebie nawzajem, ale w tej krytyce jest jednocześnie i podziw, i szacunek, i jakiś rodzaj czci dla jakiejś formy genialności, no bo to trzeba tak oddać. Ja przynajmniej bardzo często mam tego rodzaju doznanie, a z drugiej strony to wcale nie zwalnia mnie, ale wręcz mnie dopinguje do tego, żeby krytycznie podchodzić do tych, którym w cudzysłowie oddaję cześć. Więc, bo oczywiście nie będziemy tutaj mówili, bo to jest, wydaje mi się, oczywiste, o jakichś rodzajach takich quasi-religijnego kultu myślicieli, jak to często także w Polsce ma miejsce, ale mówimy o czci w tym takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak ty mówiłaś, Iwono, oddać komuś cześć. Tutaj wydaje mi się, że to jest całkiem zdrowe. To trzy kropki tylko stawiam na razie. Marzenko, bo ty pewnie byś chciała się odnieść tutaj do tych różnych uwag. Nie ma chyba głosów z tego, co widzę, więc jeżeli byś chciała się odnieść, no to proszę, jeżeli nie, no to możemy dalej dyskutować. Okej, bardzo proszę. Ja bym się odnieść, dlatego że tutaj jakby dużo rzeczy rzeczywiście jest, jakby zostało tak jakby rozpakowanych w tym temacie tej jakby czci, którą tutaj porusza Boniman. Przede wszystkim wydaje mi się jakby tutaj to wartościowe, jakby to nawet po pierwsze, jakkolwiek byśmy nie chcieli jakby zniuansować. Być może to zniuansowanie tej kategorii czci rzeczywiście jest potrzebne w kontekście takim, żeby tutaj rozróżnić jakieś różne odmiany jakby tego nastawienia afektywnego i tak dalej, czy to jest podziw zdrowy, czy niezdrowy, czy to jest czołobitność, czy to jest cześć. Niemniej wydaje mi się, że to jakby co jest takim głównym tutaj jakby punktem, do którego zmierza Mann, to jest wskazanie na jakby wagę konstytutywną jakby afektywności, jakby w kształtowaniu się jakby rzeczywistości filozoficznej i w kontekście idei, i w kontekście jakby takiego też życia filozoficznego, czyli tych wszystkich relacji pomiędzy filozofami i ludźmi, którzy jakoś są w podziwie wobec tych filozofów i tak dalej. I że tutaj jakby główną taką tezą jest właśnie to, że rzeczywiście to jakby ta afektywność, że ona jest konstytutywna. I wydaje mi się, że to jest o tyle jakby rzecz warta podkreślenia, dlatego że zazwyczaj jednak panuje takie przekonanie na temat filozofii, że to jest właśnie takiego rodzaj myślenia, dyscyplina, która jakby pozbawiona jest właśnie tej afektywności, że właśnie filozofia to są takie właśnie idee, które wyrastają z samego myślenia, czyli jakby takiego nieco odszczepionego od takiej rzeczywistości jakby takiej społecznej uprawiania filozofii. I też mam trochę taki sprzeciw w związku z tym, wobec jakby, bo tutaj właściwie wszyscy chyba, może poza Iwoną, w taki sposób się do tego odnieśli, że jest tu jakiś rodzaj jakby psychologii zawarty. Dlaczego właściwie nie traktujemy tego jako zidentyfikowania fenomenologicznego pewnego fenomenu, tej czci? Dlaczego mówimy o tym w kontekście psychologicznym? Przecież jakby to w jaki sposób ona tutaj nie dokonuje żadnych jakichś rozpoznań o charakterze psychologicznym. Tutaj żaden psycholog, wydaje mi się, by tego nie rozpoznał jako psychologii. Ona raczej mówi o pewnym fenomenie, jakby tego, co się wydarza w momencie, jakby kiedy wchodzimy w pole uprawiania filozofii, czyli między ludzi, którzy uprawiają filozofię, zaczynamy mieć kontakt z historią filozofii i tak dalej. I jakby też o tym pisze, że tutaj jakby różnego rodzaju te afektywności się pojawiają, tak?
Zobaczcie, jak my jesteśmy od razu skłonni reagować w taki sposób, że chcemy obronić tą cześć, tak? Że chcemy ocalić tutaj jakiś zdrowy podziw na przykład. Że jednak jest w nas jakaś taka potrzeba i wydaje mi się to w pewnym sensie potwierdzeniem tego, co pisze Mann, jednak takiego jakby zachowania czy jakby postrzegania filozofii w taki sposób, że jest to właśnie ta przestrzeń, w której są te bardzo podziwiane postaci, które właśnie możemy podziwiać, które są wybitne. A przecież normy wybitności po pierwsze się zmieniają, po drugie są kształtowane na różne sposoby, a to przez relacje władzy, a to przez relacje, tych władz też było sporo w historii filozofii, a to Kościół, a to jakieś różne inne wytyczne, tak? Więc jakby sama wybitność jest pewnego rodzaju takim fenomenem, nad którym można by się było krytycznie właśnie zastanowić. Ja bym bardzo chciała to w taki sposób też widzieć i jakby też zgadzam się z tym, że krytyczność jest czymś, co jest takim wyznacznikiem jakby filozoficznego myślenia, choć też współcześnie mówi się, jakby też się kontestuje też taki sposób podchodzenia właśnie do filozofii. Mówi się na przykład w ramach nowego materializmu o bardziej afirmatywnych podejściach. Też już o tym rozmawialiśmy, tak, że jakby w krytyczności też jest zawarty jakiś taki rodzaj hierarchizowania, czy już jakiegoś rodzaju przemocy, jakby tych dominujących idei nad tymi, które nie dominują i że jakby w to zawsze są jakby wplecione jakieś mechanizmy władzy, tak? Więc tak naprawdę to wszystko, o czym mówimy, można by było od tej strony prześwietlić po prostu, od takiej strony, jaką proponuje Mann, czyli właśnie zidentyfikowania, jakiego rodzaju afektywność i dlaczego konstytuuje to, w jaki sposób postrzegamy, czym jest filozofia i w jaki sposób jakby powinno się ją uprawiać. Tu mi też przyszła do głowy taka jakby teoria Latoura, ta teoria ANT, czyli aktora sieci, tak, że jakby jest wszyscy jakby uprawiając jakąkolwiek dyscyplinę, jakby wpisujemy się w jakąś sieć. To jest sieć instytucji, sieć postaci, sieć tekstów, finansowań, czyli ekonomiczna. Jakby to jest bardzo taka, można powiedzieć, gęsta sieć, na którą jakby jak powstaje ta idea, to jakby na to, z czego ona się wyłania, ma wpływ bardzo dużo różnych czynników. I to, na co wskazuje Mann w swoim tekście, nie wydaje mi się jakby jedynie takim właśnie jakimś psychologizowaniem tego, że nie wiem, filozofowie się denerwują, że się podważy ich jakieś tam idee, do których są przyzwyczajeni, albo się skrytykuje jakąś postać, którą uwielbiają. Tylko bardziej tutaj chodzi o takie dostrzeżenie, że właśnie nie jest niewinne to, w jaki sposób postrzegamy uprawianie filozofii, tak? Czyli kiedy na przykład chcemy powiedzieć, dlaczego jakiś tekst jest filozoficzny, to jakby to nie jest, odpowiedź nie jest jakby niewinna w tym sensie, że ona jest właśnie w tym uwikłana w to afektywne pole, z którego wyrasta. No i właśnie jakby byłaby na przykład ciekawa też takich, jakby takich analiz, oczywiście odróżnienia, na przykład czci jakiejś czci w rozumieniu czołobitności od jakiegoś zdrowego podziwu. No ale teraz pytanie, jakby z czego, jakby to, jakby skąd bierze się ten impuls do dokonania tego rozróżnienia, tak? Jakby co i dlaczego chcemy ocalić? I to jest pytanie też o charakterze jakby filozoficznym, tak? Czy takim właśnie dociekającym jakby tych źródeł jakby naszego myślenia tak naprawdę. I z tej perspektywy dla mnie to jest pytanie nadal filozoficzne. Tak bym się odniosła jakby do tej kwestii jakby, że to jest jakiś rodzaj psychologii, tak? Więc ja tego w ten sposób nie postrzegam. Co tu jeszcze sobie zanotowałam? To może ja tylko bym tutaj, bo widzę, że też Jarek jest świetny, to może tylko, bo Marzenko, bo pewno bo właśnie masz pewne odpowiedzi do innych naszych uwag, ale rzeczywiście może pozostańmy przy tej czci, bo i tutaj tej twojej wypowiedzi. Już Jarku, oddaję tobie głos, ja tylko powiem, że zwrócenie uwagi na afektywność filozofii, znaczy to nie jest jakby rzecz, który, wielkie odkrycie, znaczy od początku po XX wiek filozofowie zwracali uwagę na afektywne źródła, czy nastroje, które mają towarzyszyć filozofii. Bez nich filozofia właśnie staje się jakąś taką pustą żonglerką słowami czy pojęciami. No, żeby przytoczyć Platona i jego fundowanie filozofowania na Erosie, czy Kartezjusza, czy w XX wieku od chociażby Heideggera.
czy niczego. No, pewnie dałoby się znaleźć u każdego myśliciela różnego rodzaju właśnie afektywne czynniki, które napędzają filozofowanie. Więc to nie jest żadne, wydaje mi się, odkrycia, a w fenomenologii to w ogóle mam wrażenie, że jest to sprawa jakby oczywista. Tylko, że tutaj z moją, właśnie jest to, jak mówiąc o psychologii, ja myślę nie o dyscyplinie nauk, tylko myślę o psychologii na ludowo, w tym sensie, że no ktoś właśnie, oczywiście autorka ma tutaj prawo tak na skróty pójść i prowokacyjnie powiedzieć, od filozofowie oddają sobie cześć. Ale gdyby to fenomenologicznie rozpracować, tutaj pojawiłby się cały wolumen, mówiąc za Husserlem, najprzeróżniejszych przeżyć, cała rodzina przeżyć zbliżonych do siebie, analogicznych, ale jednak wyraźnie odmiennych. I tego nie można, właśnie to jest jakiś rodzaj takiego no pójścia na skróty, że powiem no cześć, czyli to mi się kojarzy i z jakąś politycznym relacją, i z religijną relacją, i z jakąś relacją rodzinną. Ale jeszcze, już Jarku oddaję, przepraszam, że tak mówię, ale jeszcze jedna sprawa, że tutaj dlaczego ty mówisz, Marzenko, że ja na przykład jako filozof się w pewnym sensie obruszam i chcę bronić tej, tutaj odróżniać dobrą i że tutaj jakby może jakieś nieczyste w cudzysłowie intencje za mną stoją. To znaczy ten rodzaj argumentacji, ja bym tylko powiedział, zwrócił uwagę, że jest to ciekawe, że z reguły ci tacy, powiedzmy, obrońcy starego porządku filozoficznego, tego kanonu filozoficznego, klasycznej filozofii, oskarżają stronę feministyczną właśnie o to, że ona zamiast używać argumentów feruje różnego rodzaju wyroki na podstawie jakby społecznych, politycznych i emocjonalnych interesów. Gdy tymczasem to się nie broni na poziomie czystego myślenia. Tutaj jest odwrócona argumentacja i Bonnie Mann mówi tak, no, że ja tutaj argumentuję i jakby chwytam z tego przeciwnika trochę od drugiej strony, zachodzę go za plecami i mówię, haha, przyłapałam cię. Tak naprawdę nie żadne argumenty rządzą twoim myśleniem, tylko cześć i obrona starego tradycyjnego porządku, ponieważ masz w tym interes. I oczywiście można by powiedzieć, że w tym momencie to jest taka też znowu psychoanaliza na ludowo, kończy się, prawdę powiedziawszy, dla mnie filozoficzna argumentacja, bo no jak tutaj argumentować, kiedy ktoś w taki sposób ad personam, no bo to jest argument ad personam w czystym wydaniu, próbuje ciebie podejść. Jarku, bo ty też chciałeś głos zabrać, to przepraszam, że tak się właściwie wszedłem przed ciebie. Nie mam tak wiele do dodania, ale powiedzmy tak, no rzeczywiście też jakby rzuca się w oczy rozbieżność między jakby tezą, że afektywność jest takim, powiedzmy, komponentem konstytutywnym uprawiania filozofii, a właśnie tym, że jesteśmy, powiedzmy, czołobitni, że użyję słowa, które tutaj zaproponowała Ania, no bo rzeczywiście to jest nie to samo, prawda? Można bronić, i to właściwie Daniel teraz powiedział, można bronić tej afektywności, no powołując się co najmniej na Platona, prawda? No bo to jest w końcu eros, no to dokładnie można wyprowadzić, chociażby z Uczty Platońskiej, a w fenomenologii to można by tutaj przywołać Schellera przynajmniej, no w innych, ale Scheller, który mówił, że miłośnik poprzedza znawcę. No. Czy spotkałem się z takim tekstem współczesnego autora polskiego jeszcze żyjącego, który napisał artykuł i tam był w nawiasie taki jakby podtytuł czy dopisek Uwagi amatora, oczywiście robiąc ukłon w stronę tej tradycji erotycznej wywodzącej się od Uczty Platońskiej, ze wszechmiar uprawione właściwie, no, idąc tym tropem, uprawiać filozofię, to znaczy być amatorem, być miłośnikiem, i to właściwie jakby wiemy. Ale tutaj właśnie chodzi, ja to nazwałem, że ona trochę idzie w stronę psychologii, właśnie na takiej, powiedzmy, zasadzie, że tak umownie ta granica między tym podejściem psychologicznym do tej sfery uczuciowej, a tym, nazwijmy to, nie psychologicznym, w sensie właśnie fenomenologicznym, to byłaby taka, że ten
to ujęcie fenomenologiczne to jest takie, że powiedzmy w reakcji na to, co jest dane, zachowują się tak, a tak, prawda? Albo inaczej, no w ogóle, że mam jakiś nastrój, tak po heideggerowsku nie można nie mieć jakiegoś uczucia, a to wiemy, to jest to Befindlichkeit, no ale powiedzmy generalnie spotykam się z czymś wybitnym, to o czym mówiliśmy, no to wtedy reaguje tak, a tak, a ona jak gdyby nie idzie w tym kierunku, tylko raczej tak jakby od razu tworzy taki nastrój, że są pielęgnowane pewne relacje, takie wręcz społeczne w domyśle, no jakieś takie układy, mówi o tym Schadenfreude właśnie, czyli możemy jak gdyby domniemywać, że jeżeli komuś coś się nie uda, pytanie komu, no pracownikowi, innemu uniwersytetu i tak dalej, no to wtedy on, to wtedy właśnie powiedzmy odczuwamy tego rodzaju uczucia, czyli idzie w tym kierunku, że z pewnych powodów przyjmujemy tą postawę, z pewnych powodów jesteśmy czołobitni, z powodów takich, bo tak wypada, bo jest taka konwencja, czy inaczej mówiąc, tak jakby nie tyle chciała powiedzieć, iż my w kontakcie z tymi tekstami filozoficznymi i autorami tak jakby pierwotnie mamy pewne poczucia, tylko że te poczucia są przefiltrowane przez pewne konwenanse takie, że coś wypada, wypada czcić Platona, wypada czcić Hegla, oczywiście w pewnym środowisku, wypada czcić Kanta i tak dalej. No ale właśnie to wypada, to jest takie, w tym sensie jakby bardziej psychologiczne niż fenomenologiczne, że mamy pewien układ jednak taki przyczynowo trochę skutkowy, no mówiąc tak jeszcze inaczej, no jednak zdobyczą fenomenologii jest to, że znaczenie nie sprowadza się do jakby do genezy w takim sensie czysto przyczynowym, a jeżeli ktoś szuka pewnej takiej genezy w znaczeniu pewnego mechanizmu, to jest takie no zawsze trochę dwuznaczne, chociaż z drugiej strony no, pytanie czy, no, czy to też nie jest owocne w jakimś sensie, więc stąd był taki trochę opór na gorąco przed tym takim pójściem w stronę, przed tym akcentowaniem, że mamy właśnie tę czołobitność. Podoba mi się to słowo, które Ania zaproponowała. Mhm. To dziękuję. Ja nie wiem bardziej, czy ona nie idzie, ja to przynajmniej tak odczytuję w takim kierunku, że ona tutaj wydobywa coś takiego, ona kilkakrotnie pisze o przywiązywaniu się, że jakby to, że ta cześć, jak ona ją rozumie, że to jest takie właśnie głębokie przywiązanie i że ona o tym pisze bardziej w takim kontekście, że jest to jakaś jakby cecha struktury jakby naszej afektywności, że my się przywiązujemy i że po prostu filozofia nie jest od tego wolna, tak, czyli że czy jakby to, w jaki sposób podchodzimy do uprawiania filozofii w tym wymiarze nie różni się od innych wymiarów egzystencji. Jakby w taki sam sposób się przywiązujemy do jakichś innych rzeczy, które nam się stają bliskie, jak się przywiązujemy uprawiając filozofię do jakichś idei, tekstów czy postaci. I jeśli tego nie sproblematyzujemy, jakby nie poddamy właśnie krytycznemu myśleniu, to będziemy w taki sam sposób defensywnie ich bronić, jak bronimy jakby w innych wymiarach jakby życia, rzeczy, do których jesteśmy przywiązani. Wydaje mi się, że tutaj jakby w tą stronę właśnie idzie ta argumentacja, że po prostu uprawiając filozofię nie stajemy się nagle innymi podmiotami, innymi ludźmi, niż jakimi jesteśmy jakby robiąc inne rzeczy w życiu, do których, gdzie właśnie to przywiązanie, czy jakieś, nie wiem, właśnie czynienie czegoś swoim, tak? Jakby można było powiedzieć bardziej takim merleau-pontiańskim językiem. Więc jakby ja bym to bardziej w taką właśnie stronę interpretowała, że ona właśnie nie tyle, że jakby chce właśnie pokazać jakąś wizję filozofii, która byłaby pozbawiona czegoś takiego, tylko że raczej, że to po prostu tak w taki sposób się toczy i że jakby trzeba to problematyzować, trzeba na to zwracać uwagę. No ona sama tutaj przyznaje, że w pewnym sensie w taki sposób traktuje de Beauvoir, tak? Że ona staje się dla niej taką właśnie jakby wielkoformatową postacią, poprzez którą czyta jakby inne teksty i dokonuje jakichś analiz i tworzy jakieś idee, tak? No bo moglibyśmy się zastanowić, okej, okay, jak mówimy o uprawianiu filozofii, o tym, w jaki sposób się, że podziwiamy jakieś postaci, że to jest zdrowy podziw, bo potrafimy, nie wiem, zdrowy, to znaczy, że potrafimy też poddać krytyce, tak, te jakieś tam koncepcje i tak dalej, że jakby nie idziemy w ciemno w jakąś tam koncepcję. No ale z drugiej strony jakby gdzie przebiegają te granice krytyczności tak naprawdę, nie? Jakby na ile jesteśmy świadomi tego, dlaczego się gdzieś zatrzymujemy, dlaczego czynimy jakąś ideę własną, tak? Dlaczego zaczynamy jej na przykład bronić?
w jaki sposób konstruujemy swoje teksty, jak piszemy na przykład odwołując się do tych postaci, a te postaci poddając krytyce. Czyli jakby to jest jakby to, co próbuje Mann powiedzieć, to, że jakby to nie jest tylko kwestia jakby naszych intelektualnych operacji, ale również, że gdzieś tam u spodu pracuje to właśnie afektywność przywiązania. I tutaj nie chodzi o taki rodzaj jakby afektywności, jak ty powiedziałeś, Daniel, że przecież w filozofii to już od dawna te afekty i tak dalej. No bo oczywiście ona nie chodzi o taki abstrakcyjny namysł nad samym afektem jako takim, tylko chodzi właśnie o afektywność, afektywną stronę uprawiania filozofii, a nie, że filozof jakby siada i myśli nad tym, czym jest cześć na przykład, tak? Czy, ale tutaj ja zaprotestuję od razu, bo na podstawie jej tekstu można by dokładnie to sam zarzut jej postawić, bo znaczy nikt nie dołącza, żaden filozof, do swojego tekstu biografii i genezy jego powstania, nie opowiada o tysiącach spotkań, wątpliwości, lektur, wędrówek, kroków do przodu i do tyłu i tak dalej, egzystencjalnych rozterek, ale przecież to wszystko jest w tekście, który potem jest wypukuje się, prawda, tak, ten tekst z tych wszystkich właśnie osobistych. To nie znaczy, że ich tam nie ma, że one nie doprowadziły do powstania tekstu. To, że ktoś nie mówi, pisze w trwodze, to nie znaczy, że nie pisze w trwodze, więc to jakby nie wydaje mi się, że Platon, pisząc o Erosie, on sobie uprawiał teoretyczną filozofię, a w gruncie rzeczy to był filozof siedzący przy biurku. No, to jest jakieś wypaczone widzenie historii filozofii. No nie, no pytanie, na ile to było konceptualizowane, a na ile po prostu w ogóle jakby niezauważane w tym, jakby co tą filozofię kształtuje, tak? Inny krok jakby, tak? To nie jest to, że wiadomo, że ci filozofowie też jakby mają ciała i jakby tymi ciałami się posługują i te ciała są usytuowane i tak dalej, ale ten fakt został stosunkowo niedawno dopiero sproblematyzowany tak naprawdę. Chciałbym powiedzieć, że jest taki problem, no nazwijmy to wręcz egzystencjalny, jak wytrzymać taką konfrontację z czymś wybitnym czy wielkością. No bo zetknięcie z wybitnym dziełem czy z wybitnym autorem, ono jest w pewnym sensie miażdżące dla nas. Znaczy miażdżące w tym sensie, że no jest tak wielka dysproporcja, iż właściwie z grubsza biorąc są wtedy dwie drogi. No albo się temu poddać, ale jak się poddamy, i to jest chyba najczęstszy przypadek, to ktoś, kto pracuje nad pewnym autorem, po prostu głosi to, co on. No to jest zrozumiałe, ponieważ zna tego autora, zna jego argumentację, ale też prawdopodobnie z reguły jest jeszcze dodatkowy komponent, że tak naprawdę to jakby wchodzi w ten jego świat też tak emocjonalnie, tak bardzo, że właściwie staje się jego zwolennikiem. I to wydaje mi się, że gdyby to przełożyć na sytuację instytucjonalną, to właściwie jak ktoś pisze doktorat czy nawet habilitację, no to jest bardzo częsty przypadek. Relatywnie rzadko się zdarza, jeżeli ktoś, wydaje mi się, że ktoś ma taką siłę, żeby skonstruował no, krytykę poważną, pisząc o danym autorze. Prawdopodobnie najbardziej efektywny sposób to jest taki, że stajemy przeciwko komuś wielkiemu, mając pomoc ze strony innego wielkiego. To tutaj przykład mogę podać, skoro ma być seminarium o Ingardenie, to pamiętam, jak on gdzieś, no naprawdę wielkie wrażenie na mnie zrobiło, jak Ingardena doktorat o Bergsonie. Krytyczny, ale miał w zapleczu Husserla, więc tak jakby, no ale jednak to nie jest takie łatwe napisać doktorat o kimś takim wybitnym i go skrytykować właściwie od A do Z. To jest rzadkie, więc tutaj jakby łatwiej jest być tym czołobitnym, zwłaszcza jeżeli z tym się wiążą pewne profity, takie nazwijmy to instytucjonalne, że w szkole, że jest pewna szkoła w uniwersytecie, do której się jakby dołączasz. No, to jest trudno się zbuntować. No. Tak, ale jeśli jeszcze mogę dodać tutaj dwa słowa, to tylko chciałbym powiedzieć, że właśnie trochę to jest oczywiście może kontrowersyjne, co powiem, bo to świadczy o jakiejś właśnie mojej skłonności do czołobitności, ale opowiem o jakichś takich swoich osobistych doświadczeniach związanych z lekturą, powiedzmy, tych największych filozofów. No mam poczucie jakiejś takiej właśnie, o czym mówisz, Jarku,
no, jakiejś takiej miażdżącej siły, która po prostu no, jest tak wielka, z tego rozumowania płynie taki efekt porażający, mój sposób bycia, że po prostu no, jakby stawiam je od razu w ogóle w takim zawieszeniu, no co dalej, to znaczy, no co ze swoim, jeżeli ja poważnie traktuję myślenie filozoficzne i oto mam do czynienia z tak olbrzymią myślą, która mnie miażdży, no to pytanie jest, to znaczy, co ty, Danielu, mówię do siebie, tutaj jeszcze robisz, to znaczy, co byś chciał, to znaczy, możesz być jedynie tutaj właśnie takim troskliwym opiekunem tych wielkich myśli, ale przecież nie sądzisz chyba, że założysz coś od siebie albo że będziesz jeszcze na przykład w stanie podejść do tego krytycznie. I to jest jakby taka pierwsza reakcja wobec wielkiej myśli, która mnie nagle zdumiała, a zarazem poraziła, ale w drugim jakby takim, wiecie, otrzeźwieniu, że nagle nabieram jakichś witalnych sił, nie wiem, łyk wody, powoduje, że mówię, ta myśl właśnie, że gdzieś zrzucam z siebie ten taki szacunek i jakąś taką czołobitność i taki rodzaj właśnie uwielbienia i zaczynam tą myśl jakby no nadgryzać, kąsać, bo okazuje się, że ona nie jest taka doskonała, o czym Marzenka wspomniałaś, że pewne rzeczy na przykład wychodzą dopiero po pewnym czasie i że zawsze myśliciel jest do pewnego stopnia ślepy na któreś oko, chociaż to pierwsze ma niesamowicie daleko widzące. No i w tym sensie też właśnie jak to rozpatrujemy, właśnie jakby te dwa poziomy, znaczy zawsze myślę, że to jak Kant na przykład widział Hume'a, jak widział Kartezjusza, jak widział Platona, to jest coś zupełnie innego niż to, jak ja, Daniel Sobota, widzę Kanta, Hume'a, Platona i tak dalej. To znaczy jakby to jest zupełnie inna perspektywa, mam wrażenie, że tylko mogę się jakby przeczuć, mogę domniemywać, co tam się działo w tym porozumieniu, jak to mówił Nietzsche, między szczytami, w tej rozmowie między szczytami. A ja jestem w dolinie, mogę się przyglądać, jak to echo się co najwyżej odbija, jak te szczyty ze sobą rozmawiają, ale właśnie, no czy ja mogę w ogóle stawać w tym samym szeregu jako czytelnik, no? No jest to w każdym razie taka sytuacja bardzo mocno, mam wrażenie, egzystencjalna, czytanie i przemyśliwanie. Ale można stanąć nie w szeregu, znaczy w konfrontacji z Platonem jako postacią czy z Kartezjuszem, wcale nie mamy takiego obowiązku, tylko po prostu podejmować pewne problemy i nawet nie musimy w całości składać deklaracji w odniesieniu do danego autora, na szczęście, prawda, że no, odpowiada mi w całości Hegel, może mi odpowiadać pewien wątek, powiedzmy, koncepcji Hegla, a inny nie, najzwyczajniej w świecie. I to jest znacznie bezpieczniejsze i też chyba takie w sumie bardziej efektywne. No, nie z całym autorem, na szczęście, tylko niekoniecznie z całym dziełem. Możemy pewne wątki akceptować, pewne odrzucać. Nie? Mi się wydaje, Daniel, że to jakby co opisałeś, to jakby cały czas jakby obrazuje jeden i ten sam jakby system, o którym pisze Mann, że jakby te wszystkie jakby postaci, te role, które opisałeś, tego mistrza, tego ucznia i tego, który się jeszcze z jeszcze niższego poziomu temu wszystkiemu przygląda i ma nadzieję, ale nie wie i boi się i chciałby, to są wszystko tak naprawdę jakby role odgrywane jakby w tym samym przedstawieniu, jak opisuje to Mann. I dobrze pokazuje też jakby w jaki, być może tutaj tym, co jest jakby kluczowe w tej jej perspektywie, to jest właśnie jednak perspektywa feministyczna, która staje się tutaj jakby uzyskuje wagę takiej perspektywy kluczowej, ponieważ ona właśnie wydobywa pewne kwestie, które być może trochę giną jakby w takiej opowieści, która jest tej perspektywy pozbawiona. I na przykład jak ona tutaj opisuje, to jest na stronie czwartej, o takich jakby, pisze takie, o takich dwóch jakby głównych rodzajach krytyki feministycznej, która się jakby zetknęła z tą tradycją filozoficzną, tak? I że jakby tym, co początkowo było robione, no to było takie jakby, jak ona pisze, katalogowanie jawnej mizoginii, czyli tego, co filozofowie pisali o kobietach, jakie popełniali teksty o kobietach, tak? No i że na początku jakby wobec tego było duże oburzenie, ale ta krytyka została przez tradycję filozoficzną jednak jakoś przyswojona, dlatego że jakby pojawił się taki argument czy takie przekonanie, że to, co tam kolejni filozofowie, tam nie wiem, Kant, Hegel i tak dalej, mówili o kobietach, to tak naprawdę
nie wpływa na ich idee filozoficzne, tak? I to jest jakby, czyli okej, okay, no byli tam, żyli w takich, a nie innych czasach, taki, a nie inny panował, jakby takie, a nie inne relacje płci i tak dalej. Niemniej to w ogóle jakby nie wpływa na to, jakiego kalibru są te idee, które tworzyli, tak? I jakby w jaki sposób ich dzisiaj filozoficznie czytamy. No i wtedy mówi Mann, że wtedy przyszedł jakby drugi poziom tej krytyki feministycznej, który zaczął wydobywać ukrytą mizoginię. I to jest właśnie ten ciekawszy moment tak naprawdę. Kiedy okazuje się, kiedy zaczyna się czytać te teksty, czy tam Kanta, czy Hegla, czy Heideggera, właśnie z perspektywy takiej, w jaki sposób jakby te przekonania, które jawnie zostały powiedziane, wpływają na strukturę tych idei filozoficznych, które się pojawiają, czy wpływają w ogóle na treść tych idei, tak? Czy na ten przekaz filozoficzny, który się z tego wyłania, że on tak naprawdę okazuje się, że nie jest niewinny, tylko u jego spotu pracują jednak te przekonania, które ci filozofowie mieli w kontekście takim społecznym, jawnym i tak dalej. Ona w tym drugim tekście, no tutaj pisze na przykład o Kancie, tak? Ale w tym tekście o zdziwieniu tam się pojawia Husserl, który właśnie wypowiada się na temat Europejczyków. I jakby we wszystkich tych tekstach tutaj pojawia się taki wątek właśnie taki bardzo kolonialny, bardzo seksistowski, czyli tego traktowania jako ten taki, ten właśnie model człowieka, to jest ten biały Europejczyk, tak? Jakby, i to jest właśnie ta postać, która tworzy zachodnią myśl filozoficzną. Natomiast te wszystkie kobiety różnych stanów, ludzie innych ras, innych jakby statusów społecznych są z tego w dużej mierze wykluczeni. Oni po prostu są podmiotami jakby niższego rzędu. No i jak właśnie tutaj mówi Mann, i to nie tylko ona, bo to jest jakby też już mocna teza jakby całej tej jakby myśli dekolonialnej i feministycznej, że jak ona pisze, czasowa struktura leżąca u podstaw dzieła wielkiego geniusza okazuje się przepełniona kolonializmem i maskulinizmem. I no to jest jakby tak, jakby to też to pytanie, na ile rzeczywiście możemy oddzielić po prostu, no bo nadal mamy jakby żyjemy, że tak powiem, uprawiając filozofię w takim przekonaniu, że filozofia właśnie w jakiś sposób umyka, czyli uzyskuje jakiś poziom właśnie refleksji, który umyka tym wszystkim jakby uwarunkowaniom społecznym, politycznym, czasowym, historycznym, kulturowym. I właśnie Mann mówi, że no nie umyka. Po prostu musimy jakby wydobywać te struktury, jakby pokazywać, w jaki sposób one zostały ukształtowane historycznie, kulturowo i w jaki sposób one wpłynęły na myśl danego filozofa i że jakby jeśli jest ta mizoginia, no to jawna, no to ona również w sposób ukryty gdzieś tam jest zawarta, tak? Więc... To jest taki tekst, tak, wiesz, Jarku, nie tylko właśnie propokanta, to mnie zafrapowało, bo chodzi mi o tą rozprawkę, co to jest oświecenie, gdzie Kant mówi, że jak gdyby niepełnoletność to jest no, ta wina, w którą jakby stan, w którym człowiek popadł z własnej winy, a to znaczy niekorzystanie z własnego rozumu. I tam podaje przykłady, że powiedzmy żołnierz, który ćwiczy, bo tam oficer, znaczy żołnierz, który poddaje się woli oficera, ten kto płaci, bo jest poborca podatkowy, tam krzyczy, ale też zdaje się mówi o płci pięknej. Znaczy teraz to tego nie sprawdzałem, ale to jest, no wydaje mi się, że jest. I jest, tak, że dosłownie chyba o płci pięknej i zarazem jest taka też uwaga, że to no, wygodnie być niepełnoletnim. No ale teraz właśnie, jeżeli pójść takim tropem, to teraz ja właściwie to odbieram, no, że to, nie wiem, że w takim tekście chociażby jest również pewien ładunek taki, nazwijmy to emancypacyjny, no, że to jest jakby jest w pewnym sensie wezwanie skierowane do tego, żeby coś z tym zrobić, zarówno do tego, kto poddaje się woli oficera, czy tego, kto właśnie no, jest podporządkowany poborcy podatkowemu, ale no, że płeć piękna, tak jak
pisze tam, no to może jest jej wygodnie na danym etapie i to pewnie dzisiaj by brzmiało bardzo źle, ale z drugiej strony, no jakby ukazując ten mechanizm, no daje narzędzia emancypacyjne. Tylko oczywiście ja, no teraz może o tyle tutaj przepraszam, że to szczegółowy tekst, jakby podaję konkretny tekst. No rozumiem, że są inne teksty Kanta, w którym może ona to jakoś przebadała, czy na pewno już ktoś to przebadał, że to wychodzi jakby gorzej. Tak, że wychodzi gorzej, ale tak, no podaję taki ten przykład, który nie odbieram, żeby to był taki seksizm, jak gdyby w pewnym sensie, no przeciwnie, może narzędzia emancypacyjne, no ale nie wiem. Dziękuję. Ja jeśli, to znaczy do tego, co Marzenko, ty powiedziałaś, mnie oczywiście to bardzo przekonuje, ponieważ traktuję filozofię jako całościowo, znaczy nigdy nie traktowałem i nie traktuję filozofii jako tylko zabawy intelektualne, jako żonglowanie pojęciami itp. itd., ani jako czytanie książek, tylko całościowo. I teraz myślę sobie, że te uwarunkowania, o których mówimy, są szalenie istotne. Jednakże tutaj to jest filozoficznie bardzo problematyczne i właśnie na tym polega też jakby cały jakby tutaj waga tego zagadnienia, jak to filozoficznie rozgryźć. To znaczy, jeżeli zacznę czytać, nie wiem, przez filozofów, poprzez pryzmat na przykład ich stanu posiadania czy klasy, do której należeli, no to znamy te motywy filozofii burżuazyjnej i tym podobne kwestie, a że ten był Żyd, to go nie warto czytać, a ten to katolik, to też go nie warto czytać, a ten to lewak i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, zaczynamy stworzyć jakieś takie getta, gdzie jeden drugiego, gdzie ludzie się wzajemnie czytają, ze sobą kłócą, ale reszty nie dotykają. Gdy tymczasem, no właśnie, jednak historia filozofii pokazuje, że można toczyć spór na takim poziomie uniwersalnym, jakkolwiek to może źle brzmi w naszym kontekście naszych rozważań, jednakże poza na przykład takiego rodzaju sformułowaniami, prawda? Ten jest Żyd, a ten jest kobietą, a tamten jest, ma jeszcze lat 16, więc ich argumentacja z tego względu będzie w jakimś sensie odmienna od, nie wiem, białego mężczyzny w wieku lat 40 i tak dalej, i tak dalej. Tylko że do czego to prowadzi właściwie? To znaczy, no, ja trochę właśnie protestowałem przeciwko, ona mówiła, że filozofowie się boją, prawda? No, to jest taki argument ad personam, to znaczy, że boją się, że ktoś właśnie no, wrzuci im bombę, wrzuci granat. Po pierwsze, absolutnie z tym nie widzę tego, wręcz przeciwnie. Nie boisz uważam, się. Nie boję się. A po drugie, to właśnie jest taki argument, z którym nie wiadomo, co zrobić. No, powiedzmy, ty mówisz w taki sposób, a ja ci wypalam na to, co ty mówisz. Mówię, wiesz, ty tak mówisz, bo ty się boisz. No jak chcesz z tym argumentem, jak chcesz go pokonać? Powiesz, że się nie boisz? No, ja nie rozpatruję tego w kategoriach jakby pokonywania argumentów, tak? Jakby ona tutaj przedstawia pewną jakąś taką wizję, czym jest uprawianie filozofii, tak? Jakby tutaj wydobywa te różne jakieś takie stany afektywne, które mogą się za tym kryć. No i po prostu, kiedy to czytam, no to mogę bardziej lub mniej z tym rezonować, tak? Niemniej wydaje mi się, że jak po prostu to kluczowe pytanie, które każdy powinien sobie filozofując zadać, w jakim ja jestem polu afektywnym, tak? Jakie mną kierują po prostu tutaj motywacje? I to jest, mi się wydaje, takie jedno pytanie no, z gruntu fenomenologiczne, tak? Czyli takie właśnie o charakterze jakby dociekania tych swoich uwarunkowań, czyli właśnie, nie wiem, uprzedzeń, przesądów, z jakich się wyrasta. I to jakby od tej strony trzeba by było do tego podejść, tak? Jakby zacząć od siebie w tym sensie, że no, jakie są jakby te moje afektywne uwarunkowania, bo one po prostu jakieś są, tak? I to nie chodzi o to, żeby zacząć teraz czytać historię filozofii przez pryzmat a to Żyd, a to ktoś tam, czy nie wiem, kobieta, tylko jakby być na to uważnym, na ile jakby ta myśl danego filozofa prezentuje do jakiejś neutralności, na ile ją spełnia. Więc jakby, no nie wiem, no to jest taka podejrzliwość w stosunku do takich właśnie uogólniających, uniwersalizujących koncepcji.
co wydaje mi się po prostu czymś idącym totalnie zgodnie z taką perspektywą krytycznego uprawiania filozofii, jako właśnie myśli z gruntu krytycznej. Ale to jest ciekawe, że mówisz o myśli krytycznej, kiedy właśnie słowa krytyka ewidentnie zabrakło, a ona się tutaj aż prosi od samego początku. Bynajmniej bardziej jest na miejscu niż mówienie o strachu filozofów i utrzymywanie jakiegoś ancien regime. Bardzo proszę, Brazul Bruszkowski, pan, a imię? Dobry wieczór, Eugeniusz Brazul Bruszkowski. Eugeniuszu, witaj, witaj. My tak z reguły tutaj jesteśmy na ty, bardzo proszę. Dzięki, że zabierasz głos. Oczywiście. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym takie zadać pytanie, może jak najbardziej w inny sposób, może taki nawet głupi, ale kto właściwie jest uprawiony do uprawiania fenomenologii w trybie feministycznym z tego, o czym mówimy? Czy właśnie ta własna sytuacja, kiedy jest, no, teraz jest mówione, że ta kobieta to jest istota, która ma macicę, czy jak pan profesor Sobota mówił, że jeżeli jestem na przykład, jeżeli nie jestem kobietą, to oczywiście, że nie będę pisał nic o fenomenologii feministycznej, bo każdy powie, że na tym nie mogę znać się, bo po prostu nie jestem kobietą. Dobra, ale wtedy takie pytania, o czym właśnie chodzi, kiedy mówimy o fenomenologii feministycznej, o jakiego rodu doświadczeniach, czy w tych tekstach, które omawialiśmy, to przez cały czas taki ze strony społecznej do strony psychologicznej, indywidualnej i tak dalej, ale faktycznie tak mi się wydaje, że ci filozofowie nie mówią o tym, co jest źródłem tych doświadczeń, że oni są. I to oczywiście dla fenomenologa jest chyba taką rzeczywistością podstawową, że są takie doświadczenia, ale nie jest zawsze wiadomo, skąd te doświadczenia. A więc na przykład jak jeżeli ja powiedzmy robię taką tranzycję z punktu M do F, tak prawda, jeżeli staje się osobą transpłciową na przykład, czyli nawet po prostu wychodzę z pełnego punktu wyjścia, powiedzmy w moim przypadku M, ale do żadnego innego nie przystanę, tak na przykład jak w takim jakimś wielowłastowym pojęciu płci, jak tam u pani profesorki Ziemińskiej, prawda? To więc czy nie zgubimy w ogóle to właśnie, o czym my mówimy, bo każdy właśnie będzie mówić o swoim szczegółowym doświadczeniu, powołując na te usytuowania, o którym jest już mówiono. A wtedy, nie tak, żeby był zwolennikiem tego podejścia, ale przypomina mi się taki powiedzianko taka pana profesora Jadowskiego, który mówi o tym, że tam na jakimś tam kongresie z logiki, metodologii, filozofii nauki, że pan profesor Woleński tam nie dopuścił tych kapłanów filozofii feministycznej. No a więc rozumiem, o co chodzi, chociaż nie jestem zwolennikiem tego podejścia jeszcze raz. A więc wracam do tego pierwszego pytania. Rozumiem, że to troszeczkę tak może w innym trybie czy w innym kierunku, jak dzisiejsza dyskusja już zapadła, ale kto naprawdę, co naprawdę możemy uważać za filozofię feministyczną, za fenomenologię feministyczną? Po prostu, że ja mówię, ja będę w takim sposobie, w taki sposób, w takim trybie to robić, czyli ja do tego mam takie uprawienie. Jakie to ma być uprawienie? Dlatego, żeby o tym mówić. Dziękuję. To jest jakby bardzo fajne pytanie, też wprowadzające w to, co jakby, do czego chciałam przejść tak naprawdę, bo nie ma jednej odpowiedzi jakby na to pytanie. To było też pytanie, które jakby z tego co pamiętam było poruszone na pierwszym naszym spotkaniu, bo w tym wstępie Simone de Beauvoir też jakby dochodziła do takiego pytania, kto jest w ogóle uprawniony do uprawiania w ogóle filozofii feministycznej, tak? To jest pytanie o to, o kobietę też, no bo jakby w tym źródłosłowie feminizm mamy kobietę, czy trzeba być kobietą, w jaki sposób trzeba być tą kobietą, więc to za tym pytaniem, kto jest uprawniony, tak naprawdę kryje się masa potencjalnych odpowiedzi, jak będziemy w ogóle rozumieli sam feminizm,
tak, czy jakby kobietę i tak dalej. Nie wiem, na przykład Simone de Beauvoir pisze w tym swoim wstępie, ale to wiadomo, to były lata 50., że niektóre kobiety są uprawnione, tak? Te kobiety, które są jakby na tyle miały szczęście się wykształcić, że uzyskały jakiegoś rodzaju jakiś taki świadomy dystans, narzędzia dyskursywne i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście za tym się jakby potoczyła cała krytyka w myśli feministycznej. Pojawiły się głosy, że no ale nie możemy jakby cedować tego na te wykształcone kobiety, bo one też z jakiejś perspektywy zawsze uzyskują te swoje uprawnienia do mówienia danym głosem, tak? Więc pytanie, kto jest uprawniony? Wydaje mi się, że tutaj jakby Bonnie Mann daje fajne odpowiedzi w kontekście takim, w jaki sposób w ogóle interpretuje uniwersalizm, czyli takie dążenie do jakiegoś takiego uogólnionego punktu rozumowania na podstawie tych właśnie takich partykularnych doświadczeń, czyli wychodzimy od jakiegoś konkretnego doświadczenia, które ma jakaś osoba, która się identyfikuje jako kobieta, to jest jedna rzecz, że jakby podmiot się identyfikuje na przykład z jakąś płcią. Mamy też oczywiście te wszystkie aspekty związane z ucieleśnieniem i doświadczaniem tego ucieleśnienia, że ono jest jakoś wpisane w fenomen kobiecości, ale mamy też ten cały bagaż jakby jakichś fenomenów związanych z kulturowością, z historycznością, czyli jakby z tą kategorią gender, tak mówiąc ogólnie, czyli płcią rozumianą kulturowo. I doświadczenie takie przeżywane, o czym mówi fenomenologia kobiecości, ono jest gdzieś tam, to tak jak mówiła Heinemann, ono gdzieś tam jest pomiędzy tym wszystkim, tak? Czyli jakby i zawiera takie komponenty historyczne i kulturowe, czyli no nie wiem, można cieleśnie być mężczyzną, ale czuć się kobietą, tak? I też jakby żyć w pewnym jakimś takim przeżywaniu kobiecości, jak w taki sposób, jak ona jest kulturowo jakby reprezentowana, tak? Czyli mamy tutaj cały taki bagaż jakby cech kulturowo nadanych kobiecości. I tutaj w jakiś sposób jakby, tu Mann o tym pisze tak wyraźnie, że jakby możemy sobie jakby odrzucać tę kategorię kobiety, ale póki wciąż istnieją ludzie zwani kobietami albo ludzie, którzy nazywają siebie kobietami i póki ta kategoria jakby pracuje w naszych językach, w naszym przeżywanym doświadczeniu, dopóty jakby myśl feministyczna powinna ją podejmować i z tej perspektywy jakby tą filozofię uprawiać. I tylko teraz pytanie, w jaki sposób jakby, to jest jakby jedna kwestia, tak, kobieta, a druga kwestia, czym jest feminizm, w jaki sposób jakby dzisiaj możemy widzieć myśl feministyczną, bo dzisiaj to już nie jest takie proste, że feminizm się po prostu zajmuje kwestią emancypacji kobiet, tak, jakby to jest oczywiście nadal jakby taki jakby ważny cel feminizmu, czyli jakby dążenie do równości społecznej, do zmiany społecznej, o tym też tutaj pisze Mann. Ale ona tutaj bardziej to w taki sposób widzi, że w tym feminizmie jest zawarta taka w ogóle idea jakby takiej dążenia do sprawiedliwości społecznej, już niezależnie od tego, czy mam do czynienia jakby z kobietami, może chodzić o jakby różne inne jakby wykluczone podmioty, tak? Dla niej takim jakby wydaje mi się, co widać w tym tekście, jakby jądrem uprawiania tej jakby feministycznej fenomenologii jest jakby takie, po pierwsze jakby przyznanie się do tej interesowności właśnie, o której Pan mówi, że nie dążymy do jakiejś czystej filozofii, tylko wiemy, że stoi tutaj jakiś etyczny interes, czyli jakaś sprawiedliwość społeczna. Więc jak z tej perspektywy pytamy, kto może uprawiać feministyczną fenomenologię, no to w moim przekonaniu każdy, kto będzie jakby, według oczywiście tej wizji Mann, no bo mamy różne wizje tej feministycznej fenomenologii, różne autorki tam prezentowały różne wizje, ale według Mann, no to jakby feministyczną fenomenologię będzie uprawiał każdy, kto po prostu zajmie się jakby kwestią jakby podmiotu osadzonego w świecie jakby tych uwarunkowań, jakby mając na uwadze jakby sprawiedliwość społeczną, tak? Czyli mając na uwadze te motywacje etyczne. Wykorzystując jakby na tyle, na ile jakby może fenomenologiczne jakieś narzędzia, ale że tutaj tym celem nadrzędnym to jest jednak ta właśnie sprawiedliwość społeczna. No i jakby to w jaki sposób ona to robi, czyli, bo wydaje mi się, że już powinniśmy trochę przyspieszyć, więc jakby przejdę też już trochę do tego wstydu, tak, że ona na podstawie tego, w jaki sposób opisuje ten fenomen wstydu w jego konkretności, czyli tego, jak wstydu doświadczyła pewna dziewczyna, jak to jest wplecione w całą jakby tkankę kultury patriarchalnej, że te wszystkie uwarunkowania właśnie patriarchalne, społeczne i tak dalej
wpływają na to, w jaki sposób przeżywany jest fenomen wstydu i że ma tutaj miejsce różnica w przeżywaniu tego fenomenu przez kobiety i przez mężczyzn, bo tak zostały osadzone, usytuowane jakby w tej kulturze. I to jest na przykład jakby ten aspekt feministycznej fenomenologii. Na tym polega jej specyfika, tak, że pokazuje, w jaki sposób jakby różnica płciowa konstruowana na różne sposoby wpływa na to, w jaki sposób podmioty przeżywają, a to jest ten aspekt fenomenologiczny, tak, swoje usytuowanie. Więc kto jest uprawniony? Tutaj jakby nie ma języka uprawnień, tak? Bo na przykład, nie wiem, Braidotti napisała taki esej w tej książce Podmioty nomadyczne, że ci mężczyźni jakby o co im chodzi, dlaczego oni się pchają do tego feminizmu, tak? Oni nie mają tych doświadczeń, w ogóle to są nasze doświadczenia. To jest jakaś próba zawłaszczenia feminizmu znowu przez tych białych heteroseksualnych i ona z kolei mówi o kapłanach poststrukturalizmu, którzy chcą zawłaszczyć myśl feministyczną, tak? Więc jakby, no różne są do tego podejścia, ale man mi się tutaj wydaje jakby w ogóle nie mówi w kategoriach języka uprawnień, że ktoś miałby być uprawniony albo nieuprawniony. Jeśli komuś jakby kogoś przejmują kwestie jakby różnicy płciowej w kontekście przeżywania różnych fenomenów, no to nie ma powodu, żeby nie zajmował się feministyczną fenomenologią. Ale z drugiej strony jednak ewidentnie tutaj u niej pobrzmiewają na przykład takie tezy, jak choćby na stronie tutaj 22, mówiącą o tych, pamiętacie, 80% ludzkości, która żyje w jakimś wykluczeniu, a że myśliciele należą do tego szczęśliwego świata 20% ludzkości, która ma swoiste imaginarium i wyobrażenie o świecie. I teraz, no właśnie, to są tezy, które są bardzo generalnie niebezpieczne, bo historia to znaczy uczy nas, dlaczego one są niebezpieczne. One walczą z wykluczeniem, ale w jakimś sensie także odbierają głos. Że tutaj gdyby któryś z tych myślicieli, który należy do tych 20%, którzy żyje w bezpiecznym, wygodnym świecie, który ma etat, który żyje w stanie pokoju, w demokracji liberalnej i tak dalej, zaczął właśnie teraz filozofować o uciśnionych, to momentalnie pojawia się zarzut, no w jakim sensie ten ktoś ma stać się tutaj rzecznikiem, skoro nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje po drugiej stronie muru. I w tym sensie rozumiem jakby takie przekonanie, że jeżeli sprowadzimy filozofię do wyrazu jakichś własnych doświadczeń, to ktoś, kto tych doświadczeń nie ma i mieć nie może ze względu na swoje inne usytuowanie życiowe, on tak naprawdę nie ma głosu. Bo co, o czym on ma mówić? Ale to ja bym odwróciła jakby tutaj to pytanie w tym kontekście, tak? Kto jest uprawniony do tego, żeby uprawniać filozofię w duchu uniwersalizmu? Czyli kto tak naprawdę ma prawo do tego, żeby mówić za wszystkich, tak? Czyli żeby mówić o jakichś pojęciach, które są jakby kategoriami uogólnionymi. Mann mówi o tym, co powiedziałeś, o tych 80%, jakby w kontekście jakby tego fenomenu wstydu, tak? Że i jakby krytyki tego, że te 20% jakby myślicieli, pisząc o jakichś fenomenach, niefrasobliwie po prostu czyni je fenomenami uniwersalnymi, czyli na przykład piszą o doświadczeniu wstydu w kontekście, że wstyd się tak, a nie inaczej przeżywa, czynią z niego tak, jak tam mamy te przykłady Steinbocka i Zachawiego, że jakby jakiś ogólny taki jakby egzystencjał z tego wstydu, tak? Czyli że on jest jakby takim komponentem po prostu tej tożsamości, który ją ulepsza i tak dalej. No a ono pokazuje, że po prostu jakby te 80% ludzkości jakby w ogóle nie ma dostępu do takiej na przykład wizji wstydu, w której on ulepsza, dlatego że są tak przywiązani do tego życia, tak? Bo tam jest ta argumentacja, że zarówno Steinbock, jak i Zachawi wiążą jakby to poczucie wstydu z tym jakby porzucaniem tej perspektywy takiego instynktownego, zwierzęcego życia, tak, w kierunku jakichś wyższych duchowych racji i że jakby na tym polega to jakby też ta praca filozoficzna, tak, czyli jakby to zwycięstwo ducha nad materią w pewnym sensie, czyli tak naprawdę istota człowieczeństwa, tak, że jakby w tej wizji człowiek jest właśnie tym, który się wyabsolutnia z tej rzeczywistości zwierzęcej, materialnej i tak dalej.
No i teraz Mann mówi, że no jakby te 80% ludzi, którzy jakby są zmuszeni przez warunki do życia w samym sercu tego życia, które ten filozof postrzega jako to właśnie życie w pewnym sensie takie właśnie zwierzęce i ciężkie aż od materii, tak? Że oni tego wstydu w ten sposób po prostu nie doświadczają. I teraz jakby ta uogólniona wizja wstydu, która jest przedstawiana jako coś neutralnego i uniwersalnego, dotyczy niewielkiego procentu ludzkości właśnie. To jest ta argumentacja, tak? Więc to nie jest ta argumentacja jakby za tym, kto ma uprawnienia do uprawiania takiej filozofii, jaką jest na przykład filozofia feministyczna, tylko skąd bierzecie te uprawnienia do tego, żeby mówić ogólnie o fenomenach, które tak naprawdę są jakby osadzone w bardzo konkretnych uwarunkowaniach, nie? Ja bym powiedział, że te uprawnienia... Aniu, ty chciałeś zabrać głos? Jeszcze ci go oddaję. Mi się wydaje, że te uprawnienia do tego, żeby spojrzeć uniwersalnie na pewne kwestie, mówimy o uniwersalnie oczywiście nie w znaczeniu absolutnym, tylko powiedzmy bardziej uniwersalnie niż człowiek żyjący na co dzień w określonej kulturze i historii jakby to jest zmaganie całej filozofii od początku jej istnienia aż po myśl feministyczną, żeby stworzyć jakieś takie metody, oczywiście nie w technicznym tego słowa znaczeniu, ale które nam pomogą jakby dokonać jakiegoś takiego kroku wstecz, no jakiegoś, trochę odwiązać się i tutaj ta epoche chociażby husserlowska też temu ma służyć. Ona akurat ewidentnie była narzędziem, które wpisane jest w program tworzenia filozofii jako wiedzy uniwersalnej. I teraz oczywiście można powiedzieć, że to się Husserlowi nie udało, albo że w jakimś sensie ten program zawiódł i tak dalej, ale jest to wpisane, wydaje mi się, w ogóle w myślenie filozoficzne, żeby mówić ze swojej wąskiej, mając świadomość swojej wąskiej perspektywy, mówić jednak w taki sposób, żeby tę perspektywę jakoś przekraczać. No bo jeżeli my chcemy mówić o swojej perspektywie wewnątrz swojej perspektywy i od razu zakładać, że ten nasz głos ma tylko znaczenie w obrębie tej perspektywy, no to nie potrzeba w ogóle filozofii. W ogóle nikogo by to wtedy nie interesowało, prawda? To znaczy tak, no oczywiście, że ta analiza Steinbocka i Zachawiego tego wstydu, no to jest taka pewna interpretacja tego pojęcia idąca no wyraźnie w duchu heglowskim, prawda, w tej perspektywie samodystansowania się do życia. To jest taka perspektywa no tej relacji pan-niewolnik, prawda? Natomiast zarzut generalizacji jest zawsze obosieczny, dlatego że w gruncie rzeczy Boni Mann też generalizuje. Tak? Kiedy ona opisuje fenomen tego wstydu kobiecego, to jest też generalizacja. I chwilami, powiem, tam mi tak troszkę pobrzękuje ten szelerowski panieński rumieniec, który ona wyśmiewa. I słusznie wyśmiewa, prawda? Ten anachroniczny tekst Schellera. Czy to raczej może sformułowanie Schellera, ale z drugiej strony ona też w to idzie, bo też mówi o jakimś uniwersalnym doświadczeniu wstydu kobiecego. No ja powiem szczerze, ja się nie odnajduję w tych fragmentach. To znaczy tak, oczywiście jasne jest, ale to są jak gdyby dwie perspektywy, które tutaj nagle się zaczynają jakoś dziwnie zlewać. Jedna to jest oczywiście rzecz dotycząca znanego fenomenu społecznego, psychologicznego, bardzo niebezpiecznego, niszczącego, trudnego, to znaczy no, to nękanie, prawda, w mediach społecznościowych, które rzeczywiście dotyka głównie dziewczynki, prawda, czy tam dziewczyny. I to jest oczywiście jasne, to jest pewien fenomen, który jest już dobrze opisany, on jest oczywiście oparty na tej tradycji patriarchalnej, seksistowskiej, mizoginicznej i tutaj jest pełna zgoda. A później nagle od tej narracji, takiej o charakterze w oczywiście pozytywnym, ścisłym tego słowa znaczeniu, anegdotycznej, prawda, opowiadającej pewną historię jednostkową, ona idzie w mocną ekstrapolację, mówiąc o jakimś uniwersalnym wstydzie kobiecym. I ja tutaj na przykład mam właśnie dokładnie ten zarzut.
to jest jakaś uniwersalizacja, z którą ja na przykład się nie identyfikuję, prawda? Także no, to jest bardzo niebezpieczne zarzucać uniwersalizację filozofom, wówczas gdy w gruncie rzeczy od tej uniwersalizacji uciec nie można, bo uciekając konsekwentnie, radykalnie, no popadamy w jakąś jednostkową, autobiograficzną wypowiedź o charakterze, no można powiedzieć, pamiętnikarskim, która no, jeśli kogoś interesuje akurat nasza biografia, to może zainteresuje, ale czy to będzie wiele osób, powątpię. To tyle chciałam. Dziękuję bardzo. Ja bym tylko może powiedziała, że ona jakby tutaj doskonale wie, co robi, dlatego że nie wiem, czy tam jakby pamiętacie cały ten taki ustęp dotyczący Monique Wittig i tego konia trojańskiego, gdzie ona pisze o tym, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby optować teraz po prostu za jakąś partykularyzacją wypowiedzi filozoficznych w kontekście jakby doświadczeń kobiet, że właśnie też ona w ten sposób jakby nie postrzega tego wkładu fenomenologii, tylko jej chodzi o uniwersalizację pewnego rodzaju, tak? Ona mówi o czymś takim jako uogólnieniu partykularnych punktów widzenia, że jest to pewnego rodzaju jakby nie tak naprawdę jakieś takie fundamentalne roszczenie do uniwersalności, ale jakiś taki rodzaj jakby strategii, też strategii tekstu, strategii uprawiania filozofii, czy jakby dawania głosu tym dotąd jakby zdominowanym punktom widzenia, tak? Żeby one były w jakiś sposób przemycone do jakby tego imaginarium filozoficznego, to one muszą zostać uogólnione, tak? Że to uogólnienie, ten gest uogólnienia jest pewnego rodzaju takim wehikułem, jak ten koń trojański, tak? Że jakby my się nawet jakby nie spodziewamy, kiedy ono się dokonuje i jak już jesteśmy jakby w trybie postrzegania czegoś jako jakiejś takiej wizji bardziej ogólnej, tak? Czyli czegoś, co dotyka ludzi po prostu. Tak jak ona pisze o tym, o Pruście na przykład, tak, który w Poszukiwaniu straconego czasu uogólnił podmiot homoseksualny i czytająca ani się spostrzega, a utożsamia się już z podmiotem homoseksualnym, tak? Czy tak jak właśnie Monique Wittig jakby zamieniała ten zaimek i po prostu nagle, tak jak było tam w recenzji, którą przywołuje Bonnie Mann, że recenzent napisał, że stał się lesbijką, jakby na moment jakby czytania tej książki stał się lesbijką. Więc jakby o tym właśnie tutaj pisze Mann, że jakby jej strategia też polega na tym, żeby uogólnić pewne partykularne doświadczenie, które tak naprawdę okazuje się wcale nie takie partykularne, tak? To, że pojawi się wiele osób, które nie będą podzielały tego doświadczenia, nie oznacza, że ono nie może mieć takiego ogólnego charakteru, ponieważ filozofia po prostu działa w ten sposób, że uogólnia partykularne punkty widzenia, tak? I to, co było do tej pory, to też było takim rodzajem uogólnienia, tak? Że był uogólniony pewien właśnie biały, męski, jak to się mówi, heteroseksualny podmiot, podany jako uniwersalny. Ona po prostu jakby chce zrobić to samo z podmiotem, którym jest Amanda Todd, tak? W tej opowieści. Czyli uogólnia jej doświadczenie, wyciąga pewne fenomeny, którym nadaje jakby charakter pewnej ogólności. Więc wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, Aniu, no to jest jakby taka właśnie jakby świadoma strategia tego tekstu, o której ona pisze po prostu tutaj, jakby przywołując Monique Wittig, Prusta i tak dalej. Czyli właśnie o tym uogólnieniu, które jest jakby narzędziem tak naprawdę. Ale to w takim razie dokładnie tak samo można czytać to, co pisze Zachawi i Steinbock. Dokładnie tak samo. To jest też uogólnienie pewnego doświadczenia. No tylko, że oni sami tego nie robią. To właśnie o to chodzi, tak? Że właśnie tutaj nie można. Więc też można to w taki sposób właśnie czytać. Też zwracają uwagę na coś ciekawego, na pewne doświadczenie. Które... No, pytanie, na ile autor, jakby nie wiesz, jeśli autor tego sam nie problematyzuje, no to nie wiesz, na ile on ma do czego pretensje, jakby uogólniając jakiś fenomen, tak? Więc. No, mnie się trochę nie podoba to, że ona tutaj takich punktuje za to życie, bo to jest dla mnie właśnie to wpisywanie się w ten taki stereotyp, że no właśnie kobieta to jest ta związana z tym życiem, prawda? Także akurat ten fragment tej krytyki mi się nie podoba. No ale to mnie się nie podoba.
Nie, jasne. To mnie się o to właśnie wpisuje w ten taki stereotyp, stary jak świat, no już wyświechtany tak, że już nawet trudno o nim mówić, no że właśnie mężczyzna związany ze sferą ducha, a kobieta właśnie z tą sferą życia. No i ona tutaj tak dość emocjonalnie krytykując te rozważania Steinbocka i Zachawiego, no jak gdyby moim zdaniem się właśnie wpisuje w ten stereotyp. No ale no to ja. Ona tutaj, ale ona, no nie wiem, ona chyba tutaj w ten sposób nie pisze, jak właśnie w starym stylu się pisało. No, że właśnie to życie, że tu właśnie są ci, którzy są z tym życiem tak związani, no i zaraz potem właśnie przechodzi do tych kobiet, które są z tym życiem tak związane. Znaczy, ja to są, niektóre nie są, no i tyle. Więc to jest w gruncie rzeczy, to jest, wiesz, no to jest zawsze to niebezpieczeństwo, że jednak te stereotypy, zresztą no to jest poniekąd to, o czym ona też pisze. One są na tyle głęboko już zinternalizowane, że trudno się uwolnić od nich, nawet jeżeli się programowo chce dokonać ich demistyfikacji. Ja też może sięgając do tekstu konkretnie, tak? Bo też mi się kojarzy to, co mówi, że to zapewne dotyczy tego, co ona tutaj pisze o tych dwóch rodzajach jakby wstydu, tak? Jakby takiego, który jest przeciwstawiony tym wstydom, o którym pisze Steinbock i Zachawi, zwłaszcza w kontekście tego paragrafu czas wstydu, tak? Że oni tutaj jakby tak piszą o tym, że wstyd jakby sam z siebie nie posiada tego wymiaru przyszłości, tak? Że jest takim, jak pisze Zachawi, zamrożonym teraz. Że dotyczy tego, kim byliśmy albo kim jesteśmy teraz, że kiedy przeżywamy wstyd, to dotyczy tych wymiarów właśnie czasu przeszłego i teraźniejszego, a że jakby nie ma w tym tego jakby wymiaru jakby antycypacji, tak? I ona właśnie trochę na tym buduje swoją koncepcję tego wstydu, który właśnie dostrzega w tej opowieści tej nastolatki kanadyjskiej, czyli właśnie takiego wstydu, który jest zbudowany wręcz wokół tej perspektywy przyszłości, ponieważ jest zbudowany wokół tej jakby nadziei na coś, tak? Tej nadziei na odkupienie, czy pewnej, jak ona pisze, obietnicy, tutaj jakby posługuje się de Beauvoir, czyli tej obietnicy, że kiedyś ten wstyd się skończy, bo na przykład są takie momenty, jak identyfikowała je tam de Beauvoir w życiu kobiety, kiedy ona spełni swoją rolę na tyle, czyli na przykład, nie wiem, wyjdzie za mąż, ktoś się jej oświadczy, i tak dalej, i tak dalej. I wówczas to są te momenty, w których ona nie doświadcza tego wstydu uogólnionego, ponieważ jakby to spełnia to swoje przeznaczenie i że ona jakby, że jej doświadczanie takiego wszechogarniającego wstydu jakby cały czas jest nastawione właśnie, wpatrzone w przyszłość, tak? Czyli w kiedy wreszcie wydarzy się to, co spowoduje, że przestanę tego wstydu doświadczać. I ona tutaj pisze, wydaje mi się, że to jest taka bardzo ciekawa koncepcja, o takich właśnie dwóch rodzajach tego wstydu. Czyli jednym jest ten taki wstyd jakby, jak ona pisze, wszechobecny, który jest jakby przeżywany gdzieś tam u spodu przez kobiety w taki sposób ciągły. To jest tak ten wstyd, który jest związany z tym jakby usytuowaniem w kulturze, która jest właśnie tą kulturą męskiego spojrzenia, tak? Czyli że kobieta jest jakby tym obiektem, to jak też opisywała to Iry Garej, obiektem po prostu w pewnym jakby takim systemie niemalże handlowym tego jak przychodzenia kobiety z jednej roli do drugiej, bycia zawsze przy mężczyźnie i jakby spełnianiu jego oczekiwań, czy właśnie, nie wiem, dostosowywaniu się do tego, jaką być, żeby te oczekiwania spełniać i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko, co jakby powoduje to uprzedmiotowienie kobiety w kulturze patriarchalnej, gdzieś tam u spodu właśnie jest oparte na takim Czy właśnie to doświadczenie tego wszechogarniającego wstydu w kulturze patriarchalnej jest takim narzędziem tego właśnie kontrolowania tego kobiecego podmiotu, przedmiotu, tak? Czyli to, że ona się wstydzi, powoduje, że ona jakby działa tak, jak ma działać w tej kulturze. Czyli wstyd jest jakby pewnego rodzaju takim narzędziem jakby gry w dominację i ich podległość. I to jest taki wstyd, ten wszechogarniający gdzieś tam u spodu sobie cały czas działający, którego nawet jakby tak nie doświadczamy w takiej formie jakby intensywnej, żeby go rozpoznać. On jest właśnie tak czasowo nastawiony, że oczekuje tych momentów odkupienia, kiedy on nie będzie doświadczany. Więc to jest jakby taka perspektywa otwarta. Ale to jest wstyd, który tak naprawdę przygotowuje grunt, jak pisze Mann, do tego jakby bardziej poważniejszego rodzaju wstydu, którego doświadczą niektóre kobiety,
tak jak doświadczyła go Amanda Todd? Czy to jest ten wstyd bezgraniczny, jak pisze Mann? Czy to jest taki, który już jakby niszczy życie, który nie daje się jakby, który już w taki sposób jakby miażdży tą podmiotowość, że właśnie kończy się samobójstwem, kończy się jakąś autodestrukcją. No i właśnie, że coś takiego się przydarzyło Amandzie Todd i że to jest wstyd, który ma totalnie tutaj charakter właśnie oparty na tym, w jaki sposób jest jakby płeć kobieca w kulturze jakby doświadczana i on jest jakby przygotowany przez ten wcześniejszy wstyd wszechogarniający. Więc to podejrzewam, że tutaj jakby tutaj się pojawia sporo takich zdań właśnie ogólnych na temat kobiet jako takich, tak, które właśnie doświadczają tych dwóch rodzajów wstydu. To jest właśnie ta taka uniwersalizacja. Kiedy mówię o tym, prawda, o tym wstydzie jakimś takim fundamentalnym, no to jest wyraźnie uniwersalizująca teza. No czy fundamentalnym, teraz jakby mówisz o którym z tych rodzajów, z tego wstydu? O tym podstawowym. Wszechobecnym, tak? Wszechogarniający. Tak. To jest wyraźnie dla mnie uniwersalizująca teza. Przypisywanie, że taki właśnie, ten fundamentalny, jak ja to nazwałam, a jak tutaj, prawda, jest to nazywane wszechogarniający, no to jest jej pewna generalizacja. No. Dlatego ja mówiłam, że no, uważam, że krytykując uniwersalizację, sama również w uniwersalizację popada. I to jest właśnie dla mnie ten przykład uniwersalizacji, ten wszechogarniający wstyd, prawda, który jest takim fundamentem i dopiero no, na nim się, prawda, buduje ten właśnie, którego doświadczyła ta Kanadyjka, ten bezgraniczny. Prawda? No, także stąd ten mój zarzut. No to właściwie przypomina w takim duchu, w jakim, Aniu, ty teraz to interpretujesz, to jest kalka tak naprawdę argumentacji Heideggera na temat trwogi. Nawet jak nie czujemy trwogi, a może właśnie dlatego wtedy, kiedy nie czujemy trwogi, ta trwoga najbardziej się ujawnia. I to jest jakby taki argument, wobec którego nie można się w żaden sposób, nie można mu się przeciwstawić. No to jest właśnie takie operowanie, jakby zachodzenie tego oponenta za plecami. Argument nieelegancki, bo właśnie... Tak, To jest taki argument, jaki jest ulubiony w arsenale wszystkich zwolenników teorii konspiracyjnych, wszystkich teorii spiskowych. Wszyscy ci, którzy są zwolennikami teorii spiskowych, właśnie posługują się takimi argumentami. To, że to mówisz, to właśnie świadczy o tym, że jesteś pod wpływem no, tej mafii rządu światowego i tak dalej. Ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. Oczywiście, że z tego nie zdajesz sprawy. To jest klasyczna argumentacja zwolenników teorii spiskowych. Słucham? Gdzie tu jest taka argumentacja i wobec kogo? Ja mówię w tej chwili o tym, o czym mówił Daniel, że no właśnie takie mówienie o czym, że coś jest twoim udziałem, coś jest twoim doświadczeniem, ale to jest prerefleksyjnie, nie zdajesz sobie tego sprawy, bo to jest tak już głęboko osadzone, że to, że tego nie czujesz, to wcale nie znaczy, że tego nie ma, tylko... I tak dalej. No to o czym Daniel mówił przed chwilą. Ja to właśnie nazywam takim argumentem nieeleganckim, ale to jest taki argument, który w gruncie rzeczy jest nie do odparcia. No to jest, bo no w jaki sposób można polemizować z czymś takim? Ale tutaj nie ma chyba takiej argumentacji ze strony Mann, że jakby każdy to musi czuć, a jeśli tego nie czuje, to znaczy, że sobie tego nie uświadamia. No jeżeli mówi o tym... wszechogarniającym, no to raczej jest to właśnie taka uniwersalizacja, że dotyka to, prawda, każdej kobiety, nawet jeżeli sobie z tego nie zdaje sprawy. I w tym sensie ja się tutaj zgadzam z tym, że to jest rzeczywiście tego typu właśnie argumentacja. Wszystkie kobiety to mają, ale nie wszystkie sobie to uświadomiły, prawda? No a ja akurat się z tym nie zgadzam i uważam, że to jest taka no właśnie generalizacja, a raczej uniwersalizacja, która jest jest właśnie uniwersalizacją. No, to jest właśnie dokładnie to, co ona zarzuca, prawda? Co zarzuca Zachawiemu, zarzuca Steinbockowi, że oni uniwersalizują pewne swoje doświadczenie, czy też pewien opis doświadczenia, który nazywają doświadczeniem wstydu. To
dobrze, zgoda, to jest uniwersalizacja, ale ona również tworzy pewną uniwersalizację. No i tak jak mówiłam, jakby też jest tego świadoma. I ja na przykład, ja rozumiem totalnie to, że jakby można nie czuć tego wszystkiego, o czym ona pisze, jakby być, że to może być komuś zupełnie obce. Dla mnie tak osobiście nie jest. Ja jak czytam Mann, doskonale wiem, o czym ona pisze. Jakby mam jakby takie swoje osobiste doświadczenia, które mi jakby od razu się wpisują. Jakby. Ja doskonale wiem na takim poziomie jakby swojego przeżywanego doświadczenia, czym jest ten wszechobecny wstyd, o którym ona pisze. Jakby to jakby poczucie bycia jakby właśnie obiektem męskiego spojrzenia, jakby takiego pewnej takiej atmosfery, która się w związku z tym wykształca. Jak pisała de Beauvoir, ulga od tego przychodzi na starość, w dużej mierze, więc czekam na tę starość. Jakby tak jak mówię, ja to odczytuję jakby tą wszechobecność jakby w tym sensie, że to jakby nie musi tego doświadczyć każda kobieta, natomiast w tym sensie to jest wszechobecne, że to jest pewnego rodzaju atmosfera, że to jest jakby, że to nie jest oparte na jakichś nawet konkretnych jakichś zabiegach, tak? Chociaż oczywiście to się rozprzestrzenia poprzez jakieś konkretne jakby zachowania, jakby konkretne nawyki dyskursywne, konkretne rodzaje jakby sposoby jakby obchodzenia się płci nawzajem ze sobą. Natomiast jakby to jest na tyle niekonkretne, tak? Na tyle nie jest jakby czasem nieuchwytne nawet, że można być właśnie, czuć się niekomfortowo z powodu bycia właśnie obiektem w takiej sytuacji, a nawet nie wiedzieć dlaczego, jakby co się dzieje, tak? Więc w tym sensie ona pisze o tym jako takiej wszechobecnej atmosferze, tak? Trochę na zasadzie jak Merleau-Ponty pisał o tej atmosferze Paryża, tak? Że jakby mamy do czynienia z jakimś rodzajem jakby afektywności, która się unosi w powietrzu. Nie możemy jej wyraźnie zwerbalizować, wyraźnie uchwycić, ale ona nas jakoś nasyca, tak? I ona w taki sam sposób tutaj pisze właśnie o tym wszechobecnym wstydzie, którego doświadczają kobiety, jako właśnie o takiej atmosferze, tak? Którą one nasiąkają od dziecka jakby w tej kulturze. Ja się totalnie tutaj jakby nie chcę sprzeczać z tym, czy to ma być, na ile to ma być uniwersalne i tak dalej, i tak dalej. Bo to totalnie też jakby widzę opcję, że wiele kobiet może w ogóle nie wiedzieć, o czym tutaj jest mowa i w ogóle nie mieć nigdy takiego doświadczenia. Nie zmienia to faktu, że wiele kobiet ma takie doświadczenia, bo też jest masa takich głosów i tekstów feministycznych o tym, jakby jest już po prostu już tyle papieru zostało zapisane takim typem doświadczenia i na temat tej kultury męskiego spojrzenia też już jest po prostu jakby tyle rozpoznań w tradycji jakby tej myśli feministycznej, że to też nie jest tak, że to jest jakoś taki wyrwany z kapelusza kontekst, tak? No ale oczywiście tak na pewno jest, że nie wszystkie kobiety tego doświadczają i tutaj... To znaczy może nie w ten sposób, prawda? Bo to, że taka kultura jest i to oczywiście pełna zgoda, tylko sposób przeżywania tego doświadczenia nie musi być akurat tym, co ona tutaj w taki sposób opisuje jako doświadczenie wstydu. Mhm. Bo to może być zupełnie inny ten sposób przeżywania. Tak. I zasadzie rozbawienia na przykład. W jakiejś mierze nawet bym się zgodziła jakby w tym, bo to nie jest tak, że ja tutaj jestem też w 100% jakby za tym tekstem, czy nie jest to coś, co przychodzi razem z fenomenologią właśnie? Jakby ten rodzaj jakby takich, tej potrzeby właśnie uogólniania jakby tych przeżywanych fenomenów. I że właśnie to, że Mann jednak próbuje tutaj jakby, że ona nie pozostawia, że ona zmienia, chce tą fenomenologię transformować, niszczyć i tak dalej, ale że nadal jednak w jakimś sensie ona jest przywiązana właśnie być może w taki afektywny sposób do fenomenologii. I stąd się bierze jakby też ta tendencja taka właśnie uniwersalizująca. No, mnie się wydaje, że raczej fenomenologia jest po prostu wyrazem tego, czym jest filozofia. Jakby próbuje zradykalizować pewien fenomen, czyli filozofię, ukierunkowując ją, czy sięgając do tego, czym ona jest, powiedzmy, z istoty, i jakby w ten sposób to podnosi, oczywiście w sposób bardziej miękki, bardziej twardy, ale to roszczenie do uniwersalności. Wydaje mi się, że bez tego jakby w ogóle nie ma filozofii. To znaczy, że nie wiem, że powiedzenie czegokolwiek zawsze ma w sobie, tak już perspektywując to z punktu widzenia takiej logiki filozoficznej, że każde zdanie, które coś stwierdza, ma w sobie jakieś roszczenie do bycia uniwersalnym, do bycia obowiązującym, do dotykania prawdy.
a zwłaszcza takie zdania, które traktują o wartościach, o bycie, o rzeczywistości i tak dalej. No bo gdybyśmy mieli, prawda, poprzestać na tezach w stylu, no nie wiem, świat jest albo go nie ma, albo na przykład powiedzmy, nie wiem, Bóg jest albo go nie ma, czyli takie tezy, których nie ma, brakuje rozstrzygnięcia i które w tym sposobem mają ograniczone to dążenie do uniwersalności, aczkolwiek mają, bo ograniczają pulę możliwości do dwóch, no to właściwie nie byłoby filozofii. No bo tutaj nic się nie stwierdza, nic się nie mówi. Ale ja jeszcze tylko chciałem, znaczy jakby pochwalić jedną rzecz, że mianowicie z mojej perspektywy bardzo interesująca jest ta kwestia tych uczuć czy emocji, które są nie moje, ale są wdrukowywane przez społeczeństwo. I ty, Maszko, mówiłaś o tym, że istnieje jakiś rodzaj właśnie takiego nastroju, to Schmitz, ten od nowej fenomenologii, on to wydobywał i w ogóle traktował, uważał, że emocje, całe te wszystkie stany efektywne, one mają charakter, że tak powiem, obiektywny, one są w świecie i że człowiek wchodzi weń jak w chmurę, jak w deszcz i tak dalej i że to jest tutaj interesujące, że na przykład ten wstyd, ten wszechobecny, on nie jest jakby wstydem, którego źródło leży w podmiocie, tylko to jest wstyd, który ta jednostka odczuwa i to odczuwa oczywiście w sposób autentyczny, ale to jest jakby wstyd systemowy, wstyd, który wynika jakby stąd, że żyjemy w danym społeczeństwie, w danym systemie i tak dalej. I że te emocje nie są nasze. To jest interesujące, chociaż przez nas są przeżywane. Tak, tak. No to jest też właśnie ciekawy wątek, że one jakby zgadza się nawet, nie pamiętam, czy z Zachawim, czy ze Steinbockiem, że jakby one jakby, z Zachawim, że jakby można wtedy doświadczać jakby prerefleksyjnie, tak, czy jakby, że to nie musi przychodzić jakby z kultury w taki sposób, że jakby ja to widzę i wiem, że jakby właśnie o to przez to, że wpływają na mnie jakieś tam rzeczy z zewnątrz, ja doświadczam wstydu, tak, i że to on jakby jest mi jakoś tam narzucony. No bo Zachawi pisze o tym jakby interpersonalnym wymiarze wstydu, tak, w tym kontekście, tylko właśnie jakby Mann zadaje pytanie, że jakby no dlaczego to nawet to prerefleksyjne przecież ma charakter też jakby takich właśnie kulturowych uwarunkowań, tak, nie tylko jakby w sposób świadomy coś do mnie przychodzi, ale też właśnie, tak jak mówisz, jakby wzrastam w pewnej jakby już ukonstytuowanej atmosferze, jestem między ludźmi, którzy są ukształtowani jakoś tam kulturowo i jakby nasączam się tym, tak, w pewnym sensie nawet właśnie tak prerefleksyjnie, więc... Tak, to znaczy jeszcze jakbym jedną rzecz zwrócić uwagę tak tym razem krytycznie, że też mówiąc o wstydzie, tutaj jakby są, znowu, fenomenologia wydaje mi się, że tego uczy i to jest z jednej strony, ty mówisz o tym dążeniu do uniwersalności, ale z drugiej strony to, na co zwracano od najwcześniejszych lat, chociażby przywołany Ingarden, pisze o jednej ważnej cesze, która przysługuje myśleniu fenomenologicznemu. Jest to mianowicie cecha dystynkcji, to znaczy nieustannego różnicowania, detalizowania, że właśnie dla fenomenologa słowo wstyd, słowo strach, słowo spostrzeżenie mienią się wieloma barwami i w tym sensie fenomenologia jest bardzo czuła właśnie jakby na te dystynkcje, nie wrzucania wszystkiego do jednego worka. A tu mam wrażenie, że a propos tego wstydu, no jakby wrzuciło się wszystko do jednego worka, to znaczy doświadczenie tej nastolatki, które opisuje się w kategoriach wstydu, jest porównywane z także, powiedzmy, doświadczeniem wstydu, które ma charakter budujący. To znaczy uważam, że właśnie to nie jest tak, że Steinbock albo inni, powiedzmy, fundamentalnie się mylą, bo wstyd ma tylko i wyłącznie destrukcyjny charakter. Nie, właśnie na tym polega jakby, wydaje mi się, czułość fenomenologicznego aparatu, że on może powiedzieć, są takie sytuacje, gdzie wstyd na przykład jest budujący, gdzie wstyd potrafi być kreatywny, ale też są takie sytuacje i takie rodzaje wstydu, że właśnie mamy całą paletę
tych fenomenów i że nie, byłoby zaślepieniem właśnie redukcja jednego do drugiego. A to mam wrażenie w tym momencie jest trochę robione. Że nie tyle redukcja, ile odrzucenie pewnego opisu doświadczenia wstydu na rzecz innego. Tak, już Iwono, oddaję tobie głos. Mogą być przeróżne, prawda? I także to właśnie dotyczące tej identyfikacji, czy też potem oddzielenia się takiego duchowego od tej sfery życia. No tak. Tak, a to ciekawe też jest, że już Iwono, oddaję tobie głos, że ona przywołując Steinbocka i Zachawiego, akcentuje te motywy proreligijne w ich myśleniu, co z kolei z perspektywy jej autobiografii łatwo się domyśleć, że to będą te doświadczenia, które ona jakby będzie z założenia odrzucać. I ponieważ notabene dla niej w ogóle system religijny jest wpisany w pewien porządek, właśnie no, patriarchalny i tak dalej. Ta cześć, o której mówi, która pachnie jednak taką quasi religijnym relacją, to wszystko się jakby zgadza. To znaczy to jest, tworzy się jakiś system, który w opozycji do którego stoi ta nastolatka. Ale o tym jeszcze dwa słowa powiem, bo tutaj też mam parę przemyśleń. Iwono, bardzo proszę. Jeszcze tylko przepraszam, powiem, że ale zobacz, jak ona ci to wszystko ułatwia, bo ona o tym wszystkim jakby pisze, zdaje sprawę z tego właśnie swojego też usytuowania. Pisze o tej swojej historii rodzinnej, że ona właśnie wyrastała w takiej religijnej rodzinie i tak dalej. Więc jakby to jakby co mi się podoba w tym tekście, to że ona po prostu ujawnia jakby te wszystkie swoje uwarunkowania, tak? Także to tyle tylko w ramach takiego krótkiego komentarza i Iwona. Mhm. A inni nie ujawniają, tak. I w ogóle nie ma myślenia bez uogólnienia i o tym zakończenie napisała, patrzę na to zdanie, że trzeba się przemieszczać między konkretnością tego wstydu, tego życia, tej sytuacji a ogólnością w ciągłym oscylującym ruchu. Inni tego nie robią, ona to zrobiła i tak, i to jest przemyślane, tak jak już Marzena wcześniej powiedziała. Chodzi o to, że ta oscylacja między konkretnością a uogólnieniem jest charakterystyczna chyba dla każdej myśli, nie tylko filozoficznej. I chyba w takiej oscylacji to się odbywa, więc oczywiście, że możemy się nie zgodzić, nie wiem, z definicją, opisem wstydu Zachawiego, Bonideman i tak dalej, ale ona jakby to jeszcze tutaj odsłoniła, czyli powołując się na swoje własne uogólnienia, z którym się zgadzamy albo nie, albo tylko częściowo, widzimy jak inni, czyli ci, którym inni na przykład bezkrytycznie oddają cześć, jak oni cześć oddajemy, albo inni oddają, jak oni uogólniają, nie mówiąc o swoim usytuowaniu się w świecie, nie mówiąc o tej konkretności. Dążymy w myśleniu do jakiegoś uogólnienia, a chyba tylko po to dążymy, nie żeby podkreślać swój autorytet albo mężczyźni, żeby podkreślać swój męskocentryczny i odnajdywać się w tym składnym, patriarchalnym układzie, tylko po to, żeby nawiązać kontakt z innymi. Przez to też uogólniamy. Nie po to, żeby wykluczyć czyjeś doświadczenia albo ukazywać, jakie są różnice, bo wiadomo, że różnice są. W każdym powtórzeniu też jest różnica. Ada coś tutaj robi bardzo ważnego, uogólniając. Robi to w takiej kontrze do uogólnień Zachawiego i innych. Coś tu stara się rozbić. Choć nie pisze, że rozbija. Nie pisze, że rozbija, ale robi to. Pisze, że rozłupuje. Rozłupuje. Na końcu jest, tak, na samym końcu jest bardzo ten piękny fragment, gdzie wraca do fenomenu jako takiego i fenomen ma coś rozłupać. Nawet nie ona, tylko fenomen. Uogólnienie. Ale rozłupane.
Dziękuję. Tak, jeżeli mogę, to chciałbym podjąć ten wątek starości, bo tutaj Marzena mnie zainspirowała, wspomniała, że gdzieś tam Simone de Beauvoir to przywoływała. Znaczy ja uczynię zastrzeżenie, że ja nie czytałem, wiem, że jest osobny taki esej o starości Simone de Beauvoir, to tego nie znam, ale czytałem jej pamiętniki i tam pamiętam, że no, bodajże w trzecim tomie ona opisuje takie doświadczenie, no, powiedzmy kobiety starej, znaczy kobiety, która ma świadomość, że już pewne możliwości są przed nią zamknięte i taki, nie wiem teraz jak to kwalifikować, pewien rodzaj melancholii, czy może takiego wręcz żalu, no, że już teraz to będzie inaczej, wręcz pisze, że już chyba nigdy nie zaznam mężczyzny, czy coś w tym stylu. I teraz wydaje mi się, że ta kwestia starości, no a mówimy tutaj o kobiecości, więc kobiecej starości, że to jest szereg tutaj jakby interesujących wątków, bo tak próbuję to skonfrontować z tą z opisem wstydu, który mamy właśnie u Bonnie Mann, właśnie to, co pisze ten Steinbock, tak, że to jest pewna, że wstyd to jest pewna relacja między, czy jakby odniesienie do tego, kim byliśmy, a kim jesteśmy teraz, to kim byliśmy się za nami jakby ciągnie na takiej zasadzie, że wstydzimy się tego, prawda? Jakby coś takiego, czego nie akceptujemy, no to właśnie kiedy weźmiemy pod uwagę sytuację taką kobiety starej, o której tu pisze Simone de Beauvoir, to wydaje mi się, że to nie pasuje, no bo właśnie jest odwrotnie. Ona z pewną nostalgią wspomina to, kim była, czyli w domyśle, że była jakoś atrakcyjna, piękna i tak dalej. A z drugiej strony w takim razie to ten trop z kolei, który mamy u Zachawiego, tak, w nawiązaniu do Sartra, że wstyd to pewien rodzaj, jak to przywołuje Bonnie Mann, takiego zamknięcia się w faktyczności, gdzie nie ma przyszłości, to by może bardziej pasowało do tego, o czym teraz mówię, ale też jest ciekawe, że nie do końca, no bo rozumiem, że to jest taka konstatacja, że to nie tylko już jest nawet zamknięcie faktyczności tak, jaka jest, ale poczucie, że teraz będzie jakby w pewnym sensie coraz gorzej, prawda? No bo to chodzi, że jeszcze pewne procesy narosną, aczkolwiek gdybym teraz próbował to skomentować tak jak gdyby troszkę patrząc tak krytycznie, to prawdopodobnie jest tutaj taki wątek, że sama starość kobieca, i to pewnie byłaby argumentacja, której można by użyć i zapewne ktoś to już zrobił, ona sama jest jakby ta konwencja społeczna jest tak ustawiona, że właśnie starość kobiety jest wstydliwa, to jest niesprawiedliwe. Na takiej, no, świadectwem tego jest to, że uczeni jesteśmy jako mężczyźni, że kobiety nie należy się pytać o wiek i tak dalej, no ale nie pytając się o wiek, w pewnym sensie potwierdzamy, że to jest właśnie kwalifikowane jako wstydliwość, no ale dlaczego nie pytanie się o wiek miałoby być właśnie no nietaktowne? No dlatego, że kobieta ma przypisaną tą rolę, że ma być, no właśnie ma być piękna, ma być tym ciałem, które jest akceptowane, ale to jest mimo wszystko ciekawy problem, mi się wydaje, czy jak rozumiem, próba tak jakby odzyskania tego obszaru, który został, czy wyjście z tego, no, z tego takiego pewnego, z tej defensywy takiej kulturowej, która tutaj jest stawką, też by musiała obejmować upomnienie się o, no właśnie o starość, a szerzej o to właśnie jakby pełne doświadczenie czasu w jego dynamice, no bo to starzenie się to jest właśnie tutaj dynamika. Czyli mam wrażenie, że to jest to jakby bardzo istotne i ani by nie pasowało do tego to zamknięcie w teraz, ani tym bardziej odniesienie do przeszłości na zasadzie, że ja tego nie akceptuję, tylko właśnie byłoby tak czy owak mielibyśmy do czynienia z odniesieniem do przyszłości, przynajmniej w takim heideggerowskim sensie, że przyszłość jako ta Zukunft, to ku czemu przychodzę, obejmuje wszystko, również przeszłość, czyli brak przyszłości, no też jest pewną przyszłością, tak czy owak chodzi o przyszłość, o to, ku czemu przychodzę, coś takiego. To dziękuję. Dużo fajnych wątków. Bardzo mi się jakby spodobało to określenie upomnieć się o starość jakby w tym kontekście, bo tak jakby z tego, co mówiłeś, to faktycznie jakby trochę mi się tak w głowie zrobiło, że
jakby to jest jakby taka egzystencja, która jakby, jakby przechodzi z jednego jakby takiego jakby uogólnionego wstydu, tak? Czyli takiego, który właśnie jest wstydem wszechobecnym. Wydaje. Ale jednak wstydem, który jakby gdzieś tam ma jakąś obietnicę tego, otwarty ma jeszcze ten wymiar przyszłości w postaci właśnie tej obietnicy, a to za mąż pójścia, a to uzyskanie jakiegoś porządliwego spojrzenia, czy jednocześnie to, co jakby jest, wywołuje ten wstyd, jednocześnie jest jakby nagrodą w pewnym sensie. Natomiast jakby w starości jakby już jest przejście do takiego rodzaju wstydu, który już nie ma tej jakby, tej nadziei na odkupienie, tak? Czy jakby ale też nie ma jakby żadnej w tym godności. Więc jakby to jest inny wstyd bycia starą właśnie, czyli taka w pewnym sensie jest to tak bardzo nie fair kulturowo, że najpierw jest ten wstyd, jak mówisz, to narażenie na to męskie spojrzenie, a potem ten wstyd, gdzie ta starość ma specyficzny status, bo wydaje się u mężczyzn też jest jakiś problem ze starością, ale jednak kulturowo jakby mniejszy, no tak jakby to... No tak. Mniejszy problem, nawet no, pewne zachowania. Mężczyzna jakby, no, powiedzmy, niekoniecznie farbuje włosy, żeby ukryć wizny i tak dalej. No, szereg jest, to znamy z tej codzienności. Jest to jakby inna zupełnie sankcja społeczna. Właśnie chciałam o tym powiedzieć, o tych siwych włosach, bo no, jakby dużo się w tym kontekście jakby zmienia też jakby w kulturze i dobrze. I jakby to idzie też w takim kierunku jakby właśnie rozmontowywania pewnych takich jakby już utrwaleń. I jest ogromny jakby taki ruch właśnie kobiet, które publikują w internecie jakby swoje historie przywracania jakby swoich siwych włosów i nagle się okazuje, że te siwe włosy mają już kobiety właśnie, nie wiem, w wieku 30 lat, 30 paru, z różnych powodów jakby to siwienie, przez to, że jakby generalnie cywilizacja jest czymś stresującym, to siwienie następuje dużo szybciej i się nagle okazuje, że jakby kobiety, które nadal się jakby uważa za młode, już mają te siwe włosy i je nagle jakby uwalniają po prostu te swoje naturalne siwe włosy. I w tych jakby opowieściach, w tych procesach jakby jest pokazane, że to jest zmaganie, że to jest zmaganie jakby nie tylko jakby z takim, jakby z tym, co przychodzi z zewnątrz, czyli z tymi wszystkimi komentarzami, jakby tych fryzjerek, które są przerażone, ale jak to, tak? Tych wszystkich jakby niezadowolonych mężczyzn dookoła, że nagle oto jakby z młodej żony ma starą żonę, bo miała włosy brązowe, a teraz ma siwe. Jakby z tego typu historii jakby wyłania się i też to uwewnętrznione jakby przywiązanie do tego farbowania włosów, że nadal będę młoda, dopóki nie pokażę, że mam siwe włosy, że coś wydawałoby się tak totalnie banalnego, tak, jak to farbowanie włosów, nagle się okazuje jakąś taką powszechnym doświadczeniem jakby kobiecym, tak, że jakby jest akurat ten aspekt jakby starości permanentnie jakby taki, nie wiem, ukrywany, tak, że to jest jakby jakaś taka rzecz intensywna do przełamania, że tak powiem, przez jakby praktyki jakieś feministyczne, tak? Ale to jest także mocno kulturowe, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych farbowanie włosów przez mężczyzn jest powszechne. Bo w Stanach Zjednoczonych trzeba być młodym, obojętnie jakiejś płci. I nagminnie mężczyźni farbują włosy. I to nie tylko Trump. Ale ja chciałam o czymś innym. Ponieważ właśnie w kontekście tego, o czym powiedział Jarek, to dla mnie takim ciekawym doświadczeniem ostatniego właściwie roku było zderzenie właśnie dwóch tekstów. Tekstu Simone de Beauvoir i tutaj myślę nie tylko o pamiętnikach jej, ale także myślę o mandarynach i o tych fragmentach, które są wyraźnie oparte na jej doświadczeniach, z tekstami Annie Ernaux, zeszłorocznej noblistki, która pokazuje doświadczenie starszej kobiety, także seksualne, w zupełnie inny sposób. Już bez całego tego bagażu, prawda? To jest bardzo ciekawe i to są właśnie te przemiany kulturowe, obyczajowe, społeczne, o których mówisz. Zwłaszcza jest to dla mnie ciekawe, że obie są Francuskami, prawda? Więc tutaj nie możemy powiedzieć, no tak, ale to jest inny kraj, inny świat. To jest już z trochę innej epoki, prawda? Z trochę innej epoki, no bo jednak właśnie to ma znaczenie. No właśnie o tym mówię, te przemiany kulturowe, prawda? Które się właśnie dokonały chociażby we Francji. To jest bardzo dobre zderzenie, bo dotyczy kobiet tej samej kultury i w jakimś tam stopniu no, porównywalnych, prawda? Intelektualistki. No, Simone de Beauvoir wywodząca się z burżuazji, Annie Ernaux z bardzo no, skromnego zaplecza, no, takiej bardzo drobnej burżuazji, bo rodzice sklepikarze, ale jednak obie wykształcone intelektualistki, prawda? Z bardzo taką dużą
z dużym nawykiem autorefleksji, krytyczności, prawda? Dekonstrukcji, demistyfikacji. I tutaj te ich doświadczenia zupełnie inne. Bardzo dla mnie na przykład to było bardzo ciekawe. Mhm. Ja mam taką propozycję. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę, czy coś w tym tekście jeszcze jest takiego, co byśmy chcieli poruszyć. A jeśli nie, bo już właściwie mamy niewiele czasu, żeby może jeszcze na trochę przejść do tego drugiego tekstu. Tak, to jest dobry pomysł. Ja miałbym tam parę, znaczy właściwie jedną rzecz, ale chyba sobie ją podaruję, bo dotyczyła ona powiedzmy pewnego sposobu argumentacji, do którego jakby tam krytycznie podchodziłem, ale wydaje mi się, że już wiele słów krytyki tutaj padło w tym kontekście, więc nie będę tutaj powielał wcześniejszych głosów. To możemy sobie tak, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś rzeczywiście koniecznego tutaj, jakby nie czuje, że trzeba zabrać głos, coś się wyrazić jakoś, to możemy przejść do tego drugiego tekstu. Ale jeśli czuję, to zapraszam. Tak jest. Okej. To co? To może do tego wtedy drugiego tekstu przejdziemy sobie. Tak, Feminist Phenomenology and the Politics of Wonder. No i może, ponieważ jest mało czasu, to jakby nie będę tak opowiadać wszystkiego od początku. Zakładam, że jakby mniej więcej tekst jest znany. Jakby to, co robi tutaj Mann, to jest jakby, jak już się zdążyłam zorientować, kontrowersyjne, bo jakby rozmawiałam z różnymi kolegami, koleżankami, filozofami i jakby podważenie tego przekonania, że filozofia zaczyna się od zdziwienia i że to jest jakby takie, że to zdziwienie jakby ma taki charakter czegoś czystego w tym kontekście, tak? Czyli że to jest właśnie takie jakby taki stan, można powiedzieć, niezależnie od tego, czy on będzie postrzegany afektywnie, czy jakoś intelektualnie, który jest rzeczywiście jakoś czymś źródłowym dla refleksji jakby filozoficznej jako takiej, tak? Czyli że właśnie dziwimy się i jakby to jest taki właśnie stan, no nie wiem, jakby to powiedzieć po buddyjsku, taki umysł dziecka, tak? Które jeszcze jakby zadziwia się czymś, co widzi po raz pierwszy i jakby co nie jest w żaden sposób jakby uwarunkowane. No i też oczywiście jest to postrzegane jako taki jakby fenomen, to jest zawsze też najbardziej kontrowersyjne w takich podejściach feministycznych, że jakby mówi się, że tego typu doświadczenie, że ono ma charakter jakby upłciowiony, tak, że przeżycie jakby takiego rodzaju zdziwienia, że ono rzeczywiście jakby też jest jakby wplecione w tą całą strukturę władzy, którą kieruje się patriarchat, w związku z czym obie płcie inaczej jakby mają inny dostęp do tego fenomenu, tak, do tego rodzaju przeżycia. Czy to są takie jakby tutaj główne kontrowersyjne, można powiedzieć, tezy Mann. Czyli że jakby podważa tą niekwestionowalność jakby tego przekonania, że jakby że źródłem filozoficznego nastawienia świata jest właśnie to takie czyste zdziwienie. No i tutaj jakby na początku przywołuję koncepcję Iri Garey i tutaj jakby mocno też analizuję Iri Garey w kontekście jakby jej myśli o zdziwieniu, ponieważ Iri Garey niejako afirmuje właśnie to wonder, czyli to zdziwienie. Przedstawia je właśnie nie tylko jako katalizator myślenia takiego filozoficznego, ale też podstawę, na której chce zbudować jakiś rodzaj odnowienia relacji między kobietami i mężczyznami. Czyli dla Iri Garey to jest jakby taki właśnie pomysł, taka idea na przedstawienie zupełnie innego rodzaju jakby relacji właśnie między płciami, tak filozoficznie. Że właśnie takie zdziwienie jakby fundowałoby taki sposób, i tutaj cytuję Iri Garey, zaangażowania, który usunie... A nie, przepraszam, to jest Mann interpretująca Iri Garey, że właśnie Iri Garey w taki sposób postrzega zdziwienie, że byłoby to takie zaangażowanie, które usunęłoby historię brutalnego podporządkowania i umożliwi kobietom i mężczyznom ponowne spotkanie oczyszczone
z tej ohydnej przeszłości płci. Jakby no tutaj widać, to już jakby znamy ten sposób pisania Mann, że używając tych słów ohydnej, brutalnej i tak dalej, pokazuje, że to jakby jest pobożne życzenie tak naprawdę, że jakby nie da się w ten sposób tego zrobić, żeby za pomocą takiego jakby ideowego gestu wróćmy do tego pierwotnego zdziwienia, czyli światem, czyli takiego sprzed tej całej okropnej historii i na tym zbudujmy od nowa relacje między płciami. No i właśnie Mann jest wobec tego sceptyczna i jakby rozwija argumentację taką, żeby pokazać, że to zdziwienie no nie jest takie niewinne, tak? Czyli że właśnie w jaki sposób ono jest wplecione w różne uwarunkowania. Nie da się po prostu powrócić do takiego punktu zero jakby myśli filozoficznej, z której można by było sprzed tej całej brutalnej historii jakby odnowić te relacje. No i w związku z tym jakby proponuję, żeby zadziwić się nad samym zdziwieniem, i no i jakby zadaję takie pytania, czasem z tezą, czasem bez tezy. Czy rzeczywiście zdziwienie jest pasją, jak pisał Kartezjusz, która umożliwia czyste spotkanie z fenomenem? Dla Eric Garey to jest fenomen różnicy seksualnej. Tutaj Kartezjusz nazywa takie zdziwienie pierwszą pasją duszy, przywołuje Mann. Czy inicjuje powrót do niewinności przed historią i władzą, jak sugeruje Eric Garey? Czy w ogóle zdziwienie ma swoją politykę, jakąś historię, o której moglibyśmy mówić? Czy jest jednak tak, że może istnieje jakaś upłciowiona polityka zdziwienia? I jak ona by się przedstawiała we współczesnej filozofii feministycznej? No tutaj jakby no, też sam tytuł mówi o tym, że jakby Mann zakłada, że jest taka właśnie polityka zdziwienia, czyli jakiś rodzaj jakby politycznego procesu, który tym zdziwieniem jakby operuje i używa go jako narzędzia. No też tutaj jakby Mann trochę tak jakby sugeruje, że to też co pisał Kartezjusz, że jakby to zdziwienie, czyli początek jakby filozofowania ma charakter afektywny, tak, jest tą pierwszą pasją, która jakby wywołuje potrzebę myślenia filozoficznego, no to jakby, że jeśli jest afektem, no to jakby trudno, żeby afekt był po prostu jakby nieuwarunkowany też różnego rodzaju jakimiś takimi potrzebami, interesami, motywacjami, żeby można było z tego jakby wyłonić jakąś jakby czystość podejścia, które nie byłoby niczym uwarunkowane. Ale z drugiej strony jakby też zwraca na to uwagę, że dla niektórych fenomenolożek, takich jak na przykład, no tutaj nie wiem, mówiliśmy na przykład o Alkoff, ale też Krux czy Fischer, które są jakby związane z tym zwrotem afektywnym, też o którym mówiliśmy, że afekt byłby czymś takim właśnie przedrefleksyjnym, tak? Czyli dawałby nam jakąś taką bezpośredniość przeżycia, ale to też właśnie Mann krytykuje, że okej, to jest jakiś afekt, natomiast on nie jest wolny od tego, jakby nie jest czymś bezpośrednim, już jest od razu też uwarunkowany właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, tą atmosferą, która jakby jest kształtowana kulturowo, historycznie i tak dalej, więc tutaj takie ma stanowisko. Niemniej jakby zwraca uwagę na to, że właśnie raczej afekty, które fundują nam różnego rodzaju postawy, także te filozoficzne, stanowią jakby takie wehikuły tak naprawdę dziedziczenia różnych norm i ich inskrypcji w strukturach podmiotowości, tak? Czyli pomiędzy pokoleniami, ponad czasem w pewnym sensie, że po prostu to poprzez właśnie afekty, czyli poprzez jakieś takie właśnie niekoniecznie refleksyjne sposoby funkcjonowania w świecie i w historii, jakby są nam jakoś, są w nas wpisywane właśnie różnego rodzaju jakby nastawienia, tak, czy podejścia. Więc jakby to zdziwienie też, będąc afektem, jest takim właśnie wehikułem pewnych odziedziczonych jakby norm, w tym sensie odziedziczonych. Jak pisze, działa tu pewna polityka zdziwienia. Ja bym tylko powiedział, że ten wonder, on jest no właśnie związany i tego za bardzo akurat właśnie nie rozumiem, znaczy o ile różne rzeczy tutaj mógłbym się jakby zgodzić, to jest związane z tą ideą oczyszczenia, ten purification. I
I ona pokazuje, że właśnie nieprawdą jest, o czym ty mówisz, Marzenko, że właśnie ten akt zdziwienia nie odsłania się, nie odsłania nam rzeczywistości, jakoby ona była widziana po raz pierwszy w swojej całej czystości, że mamy dzięki temu dostęp do czystych fenomenów i w ogóle to pojęcie czystości, prawda? No, ja też na nie zwracam skądinąd uwagę w kontekście właśnie fenomenologii i myśli transcendentalnej, bo rzeczywiście no jest jakieś takie dążenie do czystości, co pewnie ma jakieś też korzenie o charakterze religijnym czy etycznym, ale zostawiając to. Natomiast to, co mnie tutaj jakby uderza, że ona mówi o tym, że ten akt zdumienia, tam o tym Jack Rabbicie, że to zdumienie związało ją z pewną historią, a nie oczyściło z tej historii. Natomiast przy okazji tam swoich lektur feministycznych, pierwszych lektur feministycznych, mówi o tym, że wgląd w historię uwarunkowań, tam prawda, że Bóg jest mężczyzną, więc wtedy mężczyzna jest Bogiem, że to zdanie zrobiło na niej takie wrażenie, że to był moment, kiedy ona właśnie zobaczyła tą swoje uwikłania w tą historię i te wszystkie systemy, które ją kształtują jako dziewczynkę, i to był ten moment przełomowy, i pisze o tym na koniec tego akapitu, że to otworzyło ją, to znaczy to było to Winter of the Joy and Fear, chyba tak to tam jest. W każdym razie, że to była zima, tak, to jakoś takie że otworzyło ją na przyszłość, na tą niewiadomą. I w tym sensie, to znaczy ja bym jednak pozostawał przy tej tezie o tym oczyszczeniu. Dlaczego nie? To znaczy myśl krytyczna, jak sama tutaj, fenomenologia krytyczna, jak ona sama nazywa swoją własną filozofię, ona jest właśnie takim próbą nieustannego robienia kroku wstecz, jakby oczyszczania pola, patrzenia z dystansu, zdejmowania masek, pewnego rodzaju podejrzliwości i dopatrywania się pod tym, co wydaje się oczywiste, czegoś innego. To znaczy na tym polega taki akt poznania tak naprawdę, ale on musi mieć charakter właśnie oczyszczający. Gdyby było odwrotnie, że gdyby poznanie miałoby nas wiązać z wszystkim innym, to poznanie nigdy by się nie dokonało, tak prawdę powiedziawszy. Tak, a mam tutaj takie mam wątpliwości. No tutaj można zadać mnóstwo pytań, na przykład jak rozumiesz jakby to oczyszczenie, czym jest ta czystość, tak? I jakby dlaczego by się miało nie dokonać poznanie, jakby tej czystości nie było? Na przykład ona tutaj pisze właśnie, że to jest raczej nie purification, tylko contamination, czyli jakby dokonuje się pewnego rodzaju zanieczyszczenie. Być może jest to jakby taka teza w kontekście jakby tradycji fenomenologicznej, która zmierza do jakiegoś oczyszczenia, bo z czego oczyszcza jakby tam tradycyjnie fenomenologia? No z takich jakby z empirycznych przypadłości, jakby z takiej partykularności właśnie rozumianej w takim podejściu jakby naturalistycznym, tak? Czyli z wiedzy, którą mamy na temat różnych rzeczy, która jakby warunkuje nasze postrzeganie tych rzeczy. Tak, ale ona w tym sensie robi dokładnie to samo. To znaczy dowiedzenie się, że rządzą mną jakieś uprzedzenia, jakieś przesłanki, że jestem uwikłany w system na przykład przemocy społecznej i tak dalej, i tak dalej. Uświadomienie tego sobie jest rodzajem jakby dystansu wobec tego, uświadamiam. Jeżeli ja jestem w to uwikłany, właśnie jestem skontaminowany, zmieszany z tym, tak jak żyję na co dzień nieświadomie, to nie można o mnie powiedzieć, że ja cośkolwiek poznałem. Ja właśnie żyję w niewiedzy. Niewiedza tym się charakteryzuje, że jestem, że żyję tam jak zmieszany z tym wszystkim, prawda, i o niczym nie wiem. Ale w momencie, kiedy zaczynam dokonywać dystynkcji, zaczynam rozróżniać, zaczynam się dystansować, zaczynam widzieć, że pod pewnymi oczywistościami kryją się zupełnie odwrotne fenomeny, to jest akt purification dla mnie. Okej, okay. Nie wiem, czy dla Husserla też byłby to, wiesz, akt purification, bo to jakby raczej to jest tak, że ona jakby pozostaje w tym zanieczyszczeniu, ona je rozpoznaje, tak? Tak jak pisze tam w którymś momencie, że dochodzi do takiego miejsca, w którym jakby rozpoznaje świat znaczeń, w którym man i zając są spleceni, tak? Ze sobą jakby i że w grę tutaj wchodzą, na początku pisze o tych właśnie uwarunkowaniach takich wręcz historycznych, bo ona jakby zadaje sobie pytanie, dlaczego ja doświadczam takiej przyjemności, kiedy za każdym razem widzę tego zająca, tak?
dlaczego z tym jest powiązane jakieś takie poczucie właśnie czegoś radosnego. No i dochodzi do tego przez tą całą jakby mitologię zająca, że za tym może się kryć jakaś tam jakby historia przemocy, osadników i tak dalej. Ale na koniec jakby artykułu dochodzi do takiej swojej osobistej historii, gdzie zając był dla niej jakimś takim symbolem wyzwolenia, kiedy biegała po tych polach rodzinnych tam, uciekając z domu przed tą swoją opresyjną rodziną i tak dalej. Więc jakby ona już nie idzie dalej z tego miejsca jakby, tak? Ona rozpoznaje te uwarunkowania jakby swojego przeżycia, ale jakby nie dokonuje jakiegoś kroku ku jakiejś, nie wiem, czystej świadomości, czym byłby ten jakby fenomen poza tymi wszystkimi uwarunkowaniami, tak? Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest jednak coś innego niż... No wiesz, ale z drugiej strony ona po przeczytaniu tych lektur, jak tam pisze, zaczęła czytać Simone de Beauvoir, Drugą płeć, i to było dla niej, no chciałoby się użyć tego słowa, oczyszczające, znaczy ona jednak wyzwoliła się, uświadomiła sobie też swoją, powiedzmy tutaj, homoseksualną orientację, więc gdyby nie te lektury, nie te doświadczenia oczyszczające, ja bym to jednak powiedział, inicjacyjne, ona dalej tkwiłaby w tym systemie nieskrojonym na jej miarę, nieuszytym na jej miarę, żyłaby, dajmy na to, w jakimś, nie wiem, związku z facetem, byłaby jego żoną i tak dalej, i właśnie byłaby w to wszystko uwikłana. A tym sposobem, doświadczając, powiedzmy, prawdę o świecie i o sobie, no brzmi to patetycznie, ale dajmy na to, mały cudzysłów zastosujmy, ona się wyzwala, ona się oczyszcza. Wyzwolenie, na czym polega wyzwolenie, jak nie na pewnym oczyszczeniu? No nie wiem, ja nie widzę takiej od razu jakby równoznaczności między tymi pojęciami. Myślę, że to by można było jeszcze sporo jakoś tam jakieś rozróżnienie jednak dokonać. Nie wiem, co wy myślicie, ale dla mnie jakoś no, wyzwolenie i oczyszczenie to jednak nie są tym samym, zwłaszcza jakby to oczyszczenie, jak ono jest rozumiane w tradycji fenomenologicznej, jakby w kontekście metody fenomenologicznej, tak? Więc to jest, jak rozumiem, jakaś twoja idea, żeby połączyć te dwie rzeczy. Ja tego tak od razu w pierwszym rzucie nie widzę. Nie wiem. Jak reszta. Może nie oczyszczenie, a odrzucenie. No bo de Beauvoir pisała po prostu o wolności, tak? Że to jest jakieś jakby dążenie do wolności. No, na tyle, na ile można być. Odrzucenie. Odrzucenie pewnych rzeczy. I ona tutaj igra z tą czystością Husserla. Zmienia ten jego sens, czy też uzmiennia. Tak mi się wydaje. Co do tego odkrywania swojej psychoseksualności, to Danielu, no to na przykład, nie wiem, ta Adrienne Rich, to miała męża i dzieci, a potem żyła inaczej, więc to jest tak, że nawet jeżeli w coś wchodzisz, znaczy psychoseksualność sama w sobie też może się zmieniać, prawda? Nie, może być jednoznaczna, ale może też ulegać pewnym zmianom i nie mam nawet na myśli, no może to jest to wszystko, co kryje się pod terminem biseksualność. W każdym razie też mnie to zastanawia, czy nie masz, czy mówiąc o tym oczyszczeniu, czy nie masz na myśli właśnie takiego odrzucenia, takiego symbolicznego rozebrania się. Wyjścia z szafy. W znaczeniu tak, takiej nagiej prawdy, którą się nagle albo po jakimś czasie dostrzega. Jakiejś takiej swojej prawdy. W tym na przykład właśnie związanej z psychoseksualnością. Może o to chodzi taka. Czystość jako pewna nagość. No tak, znaczy tutaj, bo oczywiście właśnie jest trochę w tym tekście pomieszane jednak to, że tutaj pojawia się ten wątek właśnie tej puryfikacji poprzez epochę i uwolnienia jakby tego podmiotu transcendentalnego, i to jest jakby jeden zabieg, który jest związany z Husserlem, ale to, o co jej chodzi, no to jest jakby
zupełnie pójście w drugą stronę, aczkolwiek, a z drugiej strony jednak może nie tak całkiem pod prąd Husserla, no bo przecież wiemy skądinąd, że Husserl w tym późnym okresie swojej twórczości wszedł na drogę tej fenomenologii generatywnej, wcześniej genetycznej, generatywnej, Lebenswelt, instynkta, historia i tak dalej, więc to też nie jest jakieś specjalnie obce Husserlowi. Oczywiście inne pytanie, jak on to zrobił, ale pewne tematy i pewne toposy się u niego już pojawiały. Natomiast tak traktuję to jakby trochę też no, zdroworozsądkowo, bym powiedział. To znaczy oczyszczenie, zresztą jest długa tradycja związania tych dwóch słów, oczyszczenie, poznanie, uwolnienie. Nie wiem, żona ma opresyjnego męża i nie widzi tego do momentu, kiedy wreszcie nabywa jakieś świadomości, ktoś jej z zewnątrz pokazuje i ta świadomość jakby mówi jej dość. Następnego dnia nie przeżyje w tym domu i to jest oczyszczające, znaczy uwalnia się, rozpoznaje sytuację, więc w tym sensie nie jest tak, że ona zostaje, ale i mówi, no dobra, wiem, że tak jest, ale będę dalej żyła w tym opresyjnym smiech. Oczywiście, o ile ma siły się uwolnić i tak dalej, to jest skomplikowane, ale chodzi o to, że jest ten impuls, to znaczy każdy, kto dowiedział się jakiejś prawdy, no jakby próbuje za nią podążać. Oczywiście, czy to się mu udaje, czy nie, czy jest na tyle w stanie zrobić w swoim życiu rewolucję, no ale ona była zdolna akurat, co tu dużo mówić. No i właśnie świetnie, że to powiedziałeś, bo jakby to jest jakby dla mnie takie jakby podkreślenie tego, że jakby wyzwolenie nie jest równoznaczne jakby z jakimś oczyszczeniem, czy jakby dowiedzenie się, jakby rozpoznanie jakichś swoich uwarunkowań nie jest jednoznaczne z tym, że jakby jesteś już od nich wolny, jesteś z nich wyczyszczony, bo możesz rozpoznać w sobie na przykład jakieś uprzedzenia rasistowskie, i starać się je wyłapywać i jakby nie działać już zgodnie z nimi, ale się okazuje, że one są w taki sposób usedymentowane, jakby powiedział Husserl, że i tak one będą się w jakiś sposób jakby wyłaniać w swoim zachowaniu, kiedy nie będziesz tego kontrolował. Więc jakby to co tutaj jakby też mówi Mann, że jakby te poziomy afektywne różnego rodzaju jakby przyzwyczajeń, przesądów i tak dalej powodują, że to nie jest jakby kwestia woli, że ty rozpoznasz w sobie jakiś rodzaj uprzedzenia, i że jesteś już wyczyszczony z tego uprzedzenia. Jesteś po prostu świadomy jedynie tego, że ono działa w tobie i że ono jakby stanowi jakiś filtr, przez który postrzegasz rzeczywistość, tak? Ale to nie oznacza, że jakby, że to automatycznie oznacza jakiś rodzaj wyczyszczenia. Możesz oczywiście wykonywać nad sobą jakby pracę, żeby to się wydarzyło, ale to nie jest jakby równoznaczne, tak? Znaczy ja myślę, że to jest równoznaczne w tym sensie, że świadomość, która o tym wie, ona jest od tego wolna, dlatego dzięki temu o tym wie. Właśnie świadomość uwikłana, ona nie będzie o tym wiedziała. Świadomość, która już wie, znaczy to, że to jest ta refleksyjna, ta kolejna warstwa, można by powiedzieć, ten punkt świadomości, choćby momentalny, w którym w jednej chwili uświadamiasz to sobie, ale ponieważ ta świadomość jest zbyt słaba, by funkcjonować i zmieniać rzeczywistość, ona się zapada w te warstwy uwikłania. Natomiast no jakby głoszenie tezy odwrotnej, że poznanie polega na jeszcze większym uwikłaniu, no jest dla mnie no jakby bzdurne, no tego w ogóle nie czytam. Znaczy, no to jest jakieś uproszczenie. Może pozwólcie, że ja tutaj jakby zacytuję parę rzeczy, dobra? Żeby tak jakby oprzeć się na tekście. No to pisze Mann tak, że badanie fenomenologiczne nie ujawnia, to jest strona 48, nie ujawnia ogólnych, istotowych struktur bycia w świecie, ale moje zaangażowanie w konkretny świat życia. To właśnie to zaangażowanie musi być tematyzowane i odsłonięte, tak? Czyli jakby mój udział w tych właśnie jakby procesach poznawczych. Konkretna historia musi być poddana badaniu, a nie odłożona na bok. Czy tam wzięta w nawias, tak? Staram się tworzyć, pisze, mały powiew przestrzeni między mną a moją historią, aby ją dostrzec. No i w ten sposób jakby jak za czym idzie Mann, że jakby nasze to dziedzictwo kulturowe, o którym ona pisała, jakby kształtuje samą percepcję. Nie wiem, czy pamiętacie, że jakby to był też argument Butler, kiedy krytykowała Merleau-Ponty'ego, tak? Że mówiąc o tym, że jakby ta mizoginia jakby okazuje się jakby już strukturą percepcji. Że jakby nie możemy dotrzeć do takich jakby struktur percepcji, postrzegania
pomiędzy płciami, które są czyste i jakby jakieś po prostu pozbawione tego nalotu jakby tych kulturowych uwarunkowań, ponieważ mizoginia jest już gdzieś tam u spodu jakby wpisana w samą tą strukturę, więc jakby tutaj też jakby za tym idzie man. I to też jest ciekawy taki właśnie tutaj według mnie zwrot akcji, kiedy pisze, że właśnie nie ma tutaj miejsca oczyszczenie, ale zanieczyszczenie w tym doświadczeniu, ponieważ wydobywa się to, że właśnie ta nasza kultura jakby działa w ten sposób, że ma moc do tworzenia szczęśliwych, niewinnych symboli, tak? Czym jest również idea czystości myślenia, czystości samego zdziwienia się, tak? Czyli tutaj rzeczywiście tak zachodzi od tyłu, że tak powiem, to zdziwienie, że to właśnie w taki sposób jakby działa filozofia, to jest jej taki mechanizm, że ona jakby przykrywa te brudne, niechciane, jakby trudne, ohydne momenty ludzkości, żeby z niej uczynić taką właśnie czystą świadomość, taką, która właśnie przezwycięży, oczyści się z tych wszystkich naleciałości, stworzy sobie taki ideał właśnie takiej czystości myślenia, tak? I że to jest właśnie idea, która ma charakter polityczny tak naprawdę w obliczu tej całej jakby historii ludzkości, tak? I tych wszystkich jakby tego całego pochodu wykluczeń jakby i pochodu przemocy, który ma miejsce w różnych kulturach. No tutaj oczywiście jest głównie o kulturze zachodniej. Więc z tego wyłania się ten argument, że ta idea zdziwienia się jako takiego punktu zero, który nas właśnie oczyszcza, że ten powrót do zdziwienia jest takim momentem, kiedy my się właśnie oczyszczamy z tego wszystkiego, co jest takie, no nie wiem, uwikłane i za czym też idzie, że etycznie wątpliwe. Docieramy do tego czystego myślenia i wówczas jesteśmy oczyszczeni i wolni od tego wszystkiego. I właśnie ta jej praca ma po prostu w tym mierze charakter etyczny, tak? Bardziej może nawet niż teoretyczny. No i jakby potem są te analizy, jakby gdzie ona przywołuje właśnie Husserla i jakby te jego dotyczące Europejczyków, tak? Sformułowania i tego, w jaki sposób to właśnie Europejczycy są tym. Czy Europa jest tą przestrzenią, gdzie kształtują się właśnie te idee, które jakby właśnie mają być takie właśnie uniwersalne dla świata, tak? Nabierają takiej właśnie normatywnej mocy, jak pisze Mann. No zapraszam dalej do dyskusji, bo mamy jeszcze 8 minut, więc kto jeszcze jakiś by chciał z tego tekstu wątki wydobyć dla siebie ważne? Albo możemy też, jeśli ktoś ma jakąś inną myśl generalnie odnośnie, tak skupiającą już wszystkie nasze refleksje, bo 8 ostatnich minut naszych spotkań. Niepowtarzalna okazja. Tak, to ja, jeśli można, to znaczy w związku z tym tekstem, to znaczy właśnie mówię, że tutaj jakby ta idea tej czystości, ona mówi nawet wręcz tam na koniec, że ta fenomenologia ma być jakby w jakimś sensie tam się pojawia uwikłana w dwuznaczność, w nieokreśloność jakiejś. A z drugiej strony no, przypominają mi się te właśnie chociażby tezy Ingardena na temat tej dystynktywności, czy tego rozróżniania, tej mocy rozróżniania, które związane jest z fenomenologią. Okej, nie będę tutaj kruszył kopii teraz, bo tutaj pewnie dałoby się to nieporozumienie jakoś doprowadzić do jednomyślności. Natomiast to, co mi się tutaj jakby nasuwa też w związku z tymi dwoma tekstami i chyba z tymi tekstami, które czytaliśmy na poprzednich spotkaniach, że co mi się spodoba, że rzeczywiście fenomenologia feministyczna nie ma być jakimś przeformułowaniem założeń fenomenologii,
jej związanie, mocnym związaniem z życiem. Nie chodzi o to, żeby poznawać rzeczywistość, ale żeby także ją zmieniać. Tam pojawiają się, prawda, takie tezy w tym tekście i to jest mi jakoś szalenie bliskie, to znaczy filozofować całym sobą, filozofować w świecie, filozofować z innymi, nie filozofować przy biurku. No ja to wiążę jeszcze z, i to dlatego te teksty są dla mnie bardzo inspirujące, z właśnie tą ideą performatywności, z fenomenologią performatywną, gdzie właśnie performance jest w dużej mierze jakby takim, taką alternatywą dla tej kultury pisma, bo to jest tutaj ważne też, co Boniman mówiła a propos owych praktyk filozoficznych, to znaczy, że uprawianie fenomenologii w taki sposób, w jaki ona proponuje, jest rodzajem granatu wrzuconego do systemu filozoficznego, do także można by powiedzieć do instytucji, które ten system wspierają i kultywują i tak dalej, i tak dalej. I w tym duchu rzeczywiście namysł nad praktyką filozoficzną, to znaczy na przykład nad tym, że się cały czas pisze teksty, zamiast szukać innych alternatywnych form wyrazu doświadczenia filozoficznego, że to jakby też pokazuje, znaczy jakie tutaj możliwości w ogóle się rodzą, jak to można dalej pociągnąć, jak można to dalej, bo niewątpliwie zobaczcie, ona pisze o tym granacie, ale używa bardzo tradycyjnego medium, jakim jest tekst, co więcej tekst odpowiednio skonfigurowany, przystosowany do pewnych wytycznych wydawniczych, skrojony na modłę bieżącej polityki naukowej, można powiedzieć bardzo, bardzo tradycyjna w tym kontekście, ale z drugiej strony nawołująca właśnie do tego, ażeby się zastanawiać nad medium, nad praktyką filozofii. Więc zachęcałbym tutaj autorki, które nas słuchają, oglądają na YouTubie nasze seminarium, ażeby mocniej jeszcze właśnie przemyśleć to, jak uprawiać filozofię, jak uprawiać fenomenologię. Czyli... Na zakończenie taki piękny mansplaining się pojawił. Tak, tak. Ale w tym duchu właśnie to znaczy to na pewno te myśli włączę do swoich własnych rozważań i tutaj jak czuję, znalazłem w grupie tych autorek no, towarzyszy broni, czy towarzyszki broni. O. Także cieszę się niezmiernie. Liczę na to, że one też w moim myśleniu znajdą towarzysza broni. No, na pewno znajdą. Na pewno znajdą i w tej twojej filozofii pytań, czy to jest filozofia fenomenologiczna albo feministyczno-fenomenologiczna, czyli taka, która ciągle wraca do początku, żeby coś zakwestionować, coś zmienić, o coś zapytać. Bo tu jest bardzo dużo pytań. Tak mi się wydaje i teraz będzie women's planning. Bardziej uprawniony. Dla równowagi, dla zrównoważenia. Że tak, moment, bo miałam dokończyć zdanie i teraz się zatrzymałam, że jest pełno pytań, pełno kwestionowania i poszukiwania. Jest zarówno i filozofia, i fenomenologia, i feminizm w jednym rozmaicie się migotliwie przejawiające. Zastanawiałam się, jaką największą wartością, jaka jest największa wartość wnoszona przez nawzajem, może przez feminizm do fenomenologii i na odwrót. Pewnie jest, można kilka rzeczy wymienić. Dla mnie powrót do żywego doświadczenia, odwrót do abstrakcji i związanie, takie związanie myślenia nawet nie tyle z cielesnością, ile z życiem samym oraz to ta idea stara, pochodząca z początków
fenomenologii, czy nie tylko pytania, a czy w ogóle filozofia składa się z pytań, czy myślenie składa się z pytań, które same sobie zadajemy. Ale ten powrót do tego punktu początkowego, żeby się gdzieś wżyć, nie tylko się wżyć w abstrakcje, które są cudowne, ale wżyć się też w samo życie. I to jest dla mnie jakimś fenomenem ciągle, na nowo, nie wiem, którym się na nowo ciągle chcę przyglądać, jak można te dwie przestrzenie połączyć. I wydaje mi się, że fenomenologia daje takie pole na i feminizm, żeby połączyć i życie, i abstrakcję. Dzięki. Jesteś bardziej optymistyczna niż ja w kontekście połączenia feminizmu. To jest taki mało optymistyczny dzień. To mi się nasuwa taka uwaga, że no z pewnością płynie, znaczy wiele wskazówek tutaj jakby z tej strony fenomenologii feministycznej, ale zapewne jedna z nich to taka, żeby potraktować tę dziejowość jako taką, jakoś tak bardzo poważnie, czy bardziej poważnie, bo tutaj faktycznie widać w tych różnych tekstach, że ten efekt taki ciekawy, uzyskiwany przez te autorki, no, polega w szczególności na tym, że one jakby nie uprawiają takiej fenomenologii jakby sytuacyjnej, jakby pozbawionej tej temporalności, tej czasowości, tylko od razu to jest właśnie takie, jakby to, co dane, to jest w pewnym sensie taka pewna rozciągłość historyczna, że tak się wyrażę, i dzięki temu to wtedy te poszczególne jakby fakty, nazwijmy to, czy fenomenologicznie, no właśnie jakieś fenomeny, one dopiero uzyskują, jakby to powiedzieć, no jakby pokazane na pewnym tle, one wtedy uzyskają inny wymiar, ale to z kolei też pokazuje, że, no, że jednak ta fenomenologia ma takie zabarwienie, no jednak takie ciążenie hermeneutyczne, coś takiego, takie hermeneutyczne w sensie dziejowości. Pewnie to nie jest może takie tutaj odkrywcze, co mówię, ale jednak mnie to uderzyło, że nawet ten sposób odczytania Simone de Beauvoir, tam są takie akcenty, prawda, różnych autorek, że sama Simone de Beauvoir dlatego jest fenomenolożką, taką jakby dosyć skuteczną, no że ma ten pewien rozmach historyczny, czy jakby tutaj to jakaś lekcja nawet i Hegla się przydaje. Także to może tyle tak na gorąco jeszcze. Dziękuję. Dzięki. Tak, zachęcam Państwa jeszcze może do właśnie jakichś tutaj głosów takich nawet czysto osobistych, na zakończenie tego cyklu. Bardzo proszę. Proszę Państwa, pozwolę, bo chciałbym po prostu podziękować wszystkim uczestnikom, uczestniczkom, organizatorom, organizatorkom za samą możliwość tu na żywo brać udział w takim słynnym gronie badaczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję jak najbardziej. Dziękujemy bardzo, że Pan był i uczestniczył. Mhm. Tak, tak. Zawiązała się taka fajna grupa i to zawsze szkoda, że seminarium dobiega końca, to znaczy pewien cykl, pewien temat. Rzeczywiście wy uprzedziliście mnie w przyszłym semestrze, można tak powiedzieć, już właściwie za chwilę, pod koniec lutego zaczynamy nowy cykl Czytanie Ingardena, będzie prowadził Marek Piwowarczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Myślę, że temat w ogóle jest chyba ciekawym nawiązaniem. To nie będzie, wprawdzie to będzie Ingarden czytany, można powiedzieć, przez tutaj to główne dzieło, spór i trochę tam pomniejszych, być może już widzieliście program. No ale ciekawie to Marek ustawił, że właśnie jakby to nawiązuje w dużej mierze do tych tutaj naszych zainteresowań, które przez tyle tutaj cykli były rozwijane, więc
Myślę, że to będzie bardzo odkrywcze i odświeżające seminarium, jeśli chodzi o Engardena, bo są takie postaci, mam wrażenie, co do niektórych filozofii mamy jakby pewność, że wszystko to jest nowe, a co do niektórych mamy jakąś taką skłonność, przynajmniej ja tak nieraz, a to ten Kant, to ten Husserl, tam znam ten Engarden, a tu się okazuje, że właściwie niczego nie wiem i wszystko jest na nowo odkrywane, na świeżo. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Pani Natalia, widziałem, że już przygotowała i rozesłała, więc pewnie teraz też pójdzie to newsletterem fenomenologicznym Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Bardzo Ci, Marzenko, dziękuję. No przede wszystkim Tobie dziękuję. Kawał dobrej roboty. Naprawdę jestem tak zbudowany. Brawo, brawo, brawo. Tak, jest. Dziękuję. Bardzo się cieszę, naprawdę bardzo mi było fantastycznie z Wami dyskutować. Jedyne, czego żałuję, to że książka już tam w druku, bo tak naprawdę gdyby to się wcześniej wydarzyło, to jeszcze może jakieś tam wnioski z naszych dyskusji by się udało w tej książce jakoś tam zawrzeć, a tak to już po ptokach i tam poszły jakieś po prostu. W następnej książce będzie Marzenko. Oczywiście, kolejny. Także bardzo. Bardzo Wam dziękuję i naprawdę super się dyskutowało. Tak, to znaczy naprawdę było, ja osobiście no, mogę powiedzieć, że było naprawdę super. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mamy seminarium w przyszłym roku Marka Piwowarczyka, będzie prowadzącym, ale w następnym semestrze zimowym też już mamy takie dosyć, jestem po dosyć mocnych rozmowach, nie będę na razie zdradzał co i jak, ale po bardzo mocnych rozmowach, więc wydaje mi się, że też ten temat, który się pojawi zimą, będzie mega interesujący. Także wszystkim uczestnikom bardzo, bardzo dziękuję Pani Natalii za opiekę tutaj techniczną i też za te głosy, które z Pani strony płynęły. Bardzo Wam dziękuję. No i cóż, czas się rozstać. No, do zobaczenia. Dzięki. Tak, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, mam nadzieję. Tak, czas wszystkiego dobrego, Marzenko, naprawdę dziękuję za seminarium. Dzięki, Jarek. No, świetne, Marzenko. No, dziękuję. Tak. Dzięki wielkie. Najlepiej, w jakich uczestniczyłam. Wow. Dziękuję bardzo. Żywa, fajna rozmowa, bez żadnego zadęcia, ciekawe teksty, no o to chodzi. Dzięki. Tak, brawo. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i do miłego. Do zobaczenia.